widzę się tam. Dobra. Tak? Tam widać, nie? Dobra. Już? O, dobra. Czołem wszystkim na setnym Teotesie. Mam tą przyjemność, żeby nagrać taki materiał pseudoedukacyjny, bo inaczej tego chyba nazwać nie można. Z góry wszystkich przepraszam, ale miałem coś przygotować. Miałem przygotować tutaj prezentację. Mówię, przygotuję najlepszą prezentację na świecie. Wszystkie moje myśli skondensuję w jednej prezentacji. I chłopaki się z mnie śmieją. Nie udało mi się znowu, bo się zapakowałem w trady, które zresztą widzicie. I dzisiaj je też pokażę na live. To nie jest reżyserowane, żeby nie było. To nie był mój pomysł, żeby te dwie bańki, może półtorej bańki dzisiaj zgarniać z rynku po wczorajszym tradzie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj wam opowiem, będę szył z pamięci to, co chciałem zawrzeć w prezentacji, taką szczególną teorię spekulacji, wynikającą z moich gdzieś tam przemyśleń od 2015 roku, czyli aktualizacja tego, co było dwa lata temu i jakby pokazanie wam innego myślenia na cenę, na wykresy i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie próbuję to poukładać w głowie, bo patrzę też na DAX-a, co robi i jak chłopaki pokażą to, co dzisiaj rozgrywam. A Kuba zapomniał. Jesteśmy w pozycjach na DAX-ie. W tej chwili jest 1 658 000 na plusie. Pamiętajcie, że 5% przekazujemy na cele charytatywne. I mam nadzieję, że dzisiaj zamknę tego trade'a o 15.30 na panice, której się spodziewam na -3, -4%. I dzisiaj między innymi powiem też, dlaczego cena jest ważna i dlaczego ten setup tak, a nie inaczej wygląda i o co w tym wszystkim chodzi. Będę mówił chaotycznie, mówię, wczoraj zamiast robić prezentację, jakoś sobie to poukładać, robiliśmy trade, ale mam nadzieję, że skorzystają na tym osoby potrzebujące, bo znowu 5% przeznaczę na cele charytatywne. A wszystkich nowych, którzy mnie nie znają, ja nic nie sprzedaję, nie biorę w zarządzanie pieniędzy, nie jestem szkoleniowcem. Robimy to, bo możemy i mamy z tego fan, jako spekulanci. 1 700 000, czekam na 2-3 bańki. Dobra, przejdźmy do konkretów. Nazwałem to szczególną teorią spekulacji, może takie nawiązanie do szczególnej teorii względności i ogólnej teorii względności. Chciałbym, żebyście posłuchali, co mam do powiedzenia. Możecie się z tym nie zgadzać, bo to jest tylko i wyłącznie moje myślenie. Wiem, że to myślenie daje mi siano, daje mi sos, tak jak można powiedzieć w mówieniu jakimś raperskim albo hip-hopowym. Jest to potwierdzone wynikami. Można powiedzieć tak, że do 2001 roku, drugiego wierzyłem w analizę techniczną, przenikała tam analizę fundamentalną i w pewnym momencie zacząłem stosować tylko i wyłącznie goły wykres, to już od 15 lat i nadal wierzyłem, że coś tam za tą analizą techniczną jest. Potem jakby wrócę do tematu, ale zacznijmy od początku. Czym jest spekulacja? Nie chcę mi się rysować, ale coś tam narysujemy. W każdym razie tak, czym jest spekulacja? Spekulacja, każdy to kuma, ale mało kto tego to rozumie, to jest kupić tanio, sprzedać drogo. Spekulacja to jest handlowanie, czyli sprzedaję towar, od kogoś kupuję, sprzedaję dalej i tak dalej. Różnica pomiędzy zwykłym handlem, kupowaniem towaru w sklepie, w Biedronce polega na tym, że wy ten towar nie konsumujecie, ale chcecie przetrzymać i sprzedać drożej albo odkupić taniej, czyli zastosować krótką sprzedaż. I teraz tak, o co w tym wszystkim chodzi? No, skoro stwierdziliśmy, że to jest tylko i wyłącznie wymiana handlowa, kupić tanio, sprzedać drogo, więc spekulacja polega na tym, że dodajemy funkcję czasu, tylko i wyłącznie funkcję czasu do ceny, gdzie musimy ten towar przetrzymać, bądź musimy przetrzymać gotówkę i odkupić ten towar z powrotem. Wiem, że to są banały dla was, każdy powie i tak, ja to wiem i jeszcze jakąś krzywą popytu i podaży sobie narysujecie do tego, ale chodzi mi o złapanie pewnej idei ceny, która spowoduje, że nie będziecie budować sobie w głowie przekonań i jakichś magicznych sformułowań. I powiem też, wytłumaczę wam, dlaczego tak ludzki umysł działa, a nie inaczej i dlaczego te wszystkie chore historie się w naszym mózgu dzieją. A więc tak, Fenicjanie sobie tam wymyślili pieniądz, przynajmniej taka oficjalna gdzieś tam wersja jest. Handlowali pomiędzy Kartaginą a Aleksandrią i w jednym miejscu kupowali towar, w drugim sprzedawali. Można powiedzieć, że to jest forma
starożytnego arbitrażu, tak? Zapakować towar na statek, przewieźć go do Aleksandrii, sprzedać, wziąć ten sam towar stamtąd i przewieźć z powrotem do punktu docelowego, tak? Jest jakiś koszt obsługi tego, jest koszt wtedy paliwa, nie, ale niewolników, którzy te galery muszą pchać, trochę wiatru i mamy zrobiony biznes, tak? Także chcę wam pokazać, że ta spekulacja niczym się nie różni od tego, co się działo w średniowieczu, starożytności. To jest po prostu zwykły handel, kupić tanio, kupić drogo, z dodatkiem funkcji czasu, tak? Czyli czas dla spekulanta ma bardzo istotną, kluczową, jest kluczowy. Pierwsi spekulanci kupowali towar w czasie, gdy tego towaru było dużo, więc rolnik, który zbierał plony, miał dużo towaru, ale potrzebował pieniędzy. Więc spekulant, który miał te pieniądze, mógł to kupić, jeśli umiał to przechowywać, mógł przechować to do zimy, gdzie popyt na te towary był większy. Tak? Więc spekulacja, czy na rynkach walutowych, towarowych, indeksowych, polega na tym, że jakąś rzecz musicie kupić, przetrzymać, sprzedać drożej. Tak? I teraz tak. Jeśli mówimy o spekulacji i handlu, to teraz tak, to jest taka dziwna myśl, którą gdzieś tam wam zasieję. Czemu jak kupujecie auto bądź sprzedajecie auto, potraficie myśleć ceną i staracie się uzyskać od sprzedającego najlepszą cenę dla was, a jednocześnie sprzedając próbujecie uzyskać najlepszą cenę sprzedaży dla was, tak żeby najwięcej zarobić, a w przypadku spekulacji, posługiwaniu się różnorodnym wykresu liczycie na to, że traficie idealnie w górkę. Jeśli idziecie na giełdę i macie do sprzedaży swój własny samochód i musicie go sprzedać, potrzebujecie pieniędzy, no to wasza negocjacja tej ceny będzie zależała tylko i wyłącznie od tego, czy tych pieniędzy potrzebujecie bardzo, czy czekacie na okazję, gdzie to auto najlepiej sprzedać. Im bardziej potrzebujecie pieniędzy, tym zaakceptujecie niższą cenę. Tak? Druga sprawa, im więcej pieniędzy macie i im więcej wydaje wam się, że możecie, nie wiem, poszaleć trochę, to wasze jakby umiejętności negocjacyjne spadają, więc zaakceptujecie wyższą cenę. Co to powoduje? Że w normalnym handlu, kiedy dealujemy, ja bym chciał wam na bazarze w Tunezji sprzedać klapki, nie wiem, tak jak Arabowie to robią. Mamy dwie sytuacje, tylko i wyłącznie dwie sytuacje, jakby negocjacyjne w sprzedaży. Jeśli ja potrzebuję pieniędzy, to zaakceptuję niską cenę. Jeśli ja nie potrzebuję pieniędzy, zaakceptuję tą cenę wyższą. Mówiąc w skrócie, jesteś w stanie odkupić coś od gościa, który potrzebuje pieniędzy, tak? Czyli jest, nie wiem, spanikowany, a najlepiej sprzedasz gościa w euforii, tak? Czyli mamy euforię i panikę. Jak jesteście napaleni na jakiś towar i jest go mało, to pewnie będziecie akceptować coraz wyższe ceny. Jak nie potrzebujecie jakiegoś towaru, to wypchniecie go na plitarki i sprzedacie za pół ceny, nawet nie licząc się z wartością tego towaru. I teraz tak, co spekulanci muszą sobie uświadomić? I to pokażę wam na rynku, dlaczego to działa. Muszą sobie uświadomić, że jedynym momentem, w którym możecie tanio kupić, jest moment, w którym osoby, od których kupujecie, są święcie przekonane, że robią najlepszy deal w życiu i pozbywają się tego przedmiotu, tak? Czyli zrobią to tylko i wyłącznie, kiedy przekonacie ich do tego, że jest to, że to jest najlepszy deal ich w życiu i ta cena, która różni się od ceny wczorajszej, powiedzmy o 10%, jest najlepsza, bo zaraz będzie 20%, nie? Jeśli chcecie odkupić od kogoś, jeśli chcecie komuś sprzedać, musicie go przekonać, że ta cena jest w tym momencie najlepsza, a jutro będzie większa, ten towar jest bardziej, jest go brak, nie? I jakby wychodząc z takiej teorii spekulacji, tylko i wyłącznie ceną, ten wykres, który się gdzieś tam rysuje, jest tylko odzwierciedleniem ceny w czasie i ich euforii i panik, tak? Także wykres sam sobie, nie powiem wam, gdzie może kupić,
ale może wam zasugerować pewną prędkość tej ceny. Jakby muszę ubrać te rzeczy w jakieś konkretne myśli. Chodzi o to w spekulacji i spekulacji na cenie, żeby kupić od spanikowanych, sprzedać euforię. Ja kupuję panikę, sprzedaję euforię. Jeśli widzę panikę na rynku i widzę panikarzy, którzy opieprzają towar, za który jeszcze płacili dzień wcześniej 10% więcej, to się zastanawiam, czy nie warto, jak ja mam cash, od nich to odkupić. Teraz tak. Jakby patrząc tą analogią sprzedawcy. Kiedy sprzedajecie coś na giełdzie, nie wiem, idziecie sprzedać samochód na giełdzie, no to liczy się z tym, że chcecie uzyskać jak najlepszą cenę. Sprzedawca kupujący po drugiej stronie chce uzyskać tą najmniejszą cenę. I tam myślicie ceną. Tam wszyscy myślą ceną. I nagle ludzie wchodzą na rynek, na giełdę i uruchamia się pewien mechanizm w naszym mózgu. Ja to nazywam takim myśleniem kontynuacyjnym bądź aproksymacją. Nie? Wtedy nagle wszyscy zamieniają się w ludzi, którzy chcą te ceny, które, nie wiem, by się ustawiały tak, tutaj ktoś biduje, ceny taką, cenę, jeśli tu mamy gdzieś tam cenę i czas, nie rysujemy tutaj jeszcze linii, tylko pokazujemy, jakie te ceny są różne w czasie, to my chcemy idealnie trafić górkę i na tej całej giełdzie samochodowej uzyskać za nasz samochód albo za nasz towar najlepszą cenę, tak? Co powoduje, że jeśli dostaniemy tutaj dobrą ofertę i z jej nie skorzystamy, nie zamkniemy deala, to będziemy czekać 2 dni albo miesiąc, aż ten deal do nas wróci. Ale wiemy, że tak w rzeczywistości nie jest. Wy jedziecie na giełdę, chcecie obchodzić swoje auto czy jakiś tam towar i chcecie uzyskać w danej chwili, czyli w danym czasie, jak najlepszą cenę, która dla was będzie gdzieś tam korzystna. Ale chcecie dobić dealu, nie? W przypadku giełdy i spekulacji, szczególnie na wykresach, dochodzi do pewnego takiego paradoksu dziwnego. Ja to nazywam myśleniem gdzieś tam magicznym. Czyli ludzie przestają myśleć ceną, a zaczynają myśleć ruchem, czyli ruchem ceny. Czyli już nie interesuje was, że coś, co kupiliście po 110, sprzedać po 120. Tak? Wy czujecie ból fizyczny, kiedy cena poszła na 125, a wy sprzedaliście na 120. I ten ból odzwierciedla się w decyzjach, które są podejmowane na rynku. I odwrotnie, tak? W przypadku, gdybyście to robili na rynku i kupili trochę drożej, trochę taniej, mielibyście na to wyrąbane. Dlaczego tak się dzieje na rynku? Bo jeśli dołożymy do tego wykres, dołożymy tam waszą chciwość, tak? To każdy specjalista od analizy technicznej szczególnie będzie próbował całe swoje życie trafić to i to i to, tak? Ba, on nawet będzie chciał trafić idealne trendy, które nie będą w ogóle się cofać. A jak popatrzycie na rynek jaki prawdziwy, że ktoś będzie wam oferował różne ceny za towar, no przyjdzie jakiś wariat, zaoferuje wam ceny tutaj, 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 tutaj. I na rynku ludzie tego nie rozumieją, na przykład w spekulacji, jak widzą wykres, że rynek nie jest efektywny, tak jak twierdzą to ekonomiści. Jeśli tak by było, to ci ekonomiści zarabialiby najwięcej na rynku i na giełdzie, nie? Także jakby dochodząc do tej konkluzji, to myślenie kontynuacyjne, które powoduje, że patrzycie na prędkość wzrostu ceny, powoduje, że pomijacie fakt, że na przykład na tej cenie jesteście zarobieni, nie? I jeśli podejmiecie decyzję powiedzmy tu, a cena urośnie tu, to odczuwacie ból fizyczny, psychiczny, czy ból fizyczny, psychiczny ból, że nie trafiliście idealnie w górkę. A jednocześnie w tej samej sytuacji na prawdziwym takim rynku zwykłym, towarowym, nie wiem, tak jak mówię, sprzedajecie jakieś przedmioty, macie satysfakcję, że w ogóle uzyskaliście tą cenę, jesteście zarobieni i macie gotówkę w kieszeni, nie? I to jest ta różnica pomiędzy patrzeniem na cenę, a patrzeniem na wykres. Dlatego mówię też, że wykres potrafi ludziom namieszać w głowie. Wykres jest jakąś tam statystyką, jakby odzwierciedleniem ceny gdzieś tam w czasie, nie? I w związku z tym przywiązywanie wagi do tego, że paru wariatów zabidowało tutaj tak, albo na tą giełdę przyszło parę osób i chciało kupić twój, zaoferowało ci za ten towar ileś tam pieniędzy poza tą ceną, ale do transakcji nie doszło, jest idiotyzmem. To tak jakbyście na tej giełdzie samochodowej zaczęli określać
określać w myśleniu magicznym kolory ubrań waszych kupujących, na tej podstawie podejmować decyzje. Także różnica pomiędzy, tak jak jeszcze raz powiem, kupowaniem na cenie polega na tym, że jeśli my mamy zysk, to akceptujemy tą cenę i już nie myślimy o tym, że sprzedaliśmy taniej, drożej, że mogło być drożej, nie trafiliśmy w szczyt. I tak bywa też często u nas na tej OTS-ie na grupie. Ja coś pokazuję, uważam, że to są dobre ceny w danym dniu, ale ktoś ma pretensje, że ja nie trafiłem idealnie tutaj w szczyt i nie zająłem wszystkich moich pozycji tu. Jeśli mam sytuację, w której widzę, że rano rynek idzie absurdalnie do góry, tutaj jest rano, tak? I widzę, że już odleciał rangem 0,5% do góry i oni akceptują coraz wyższe ceny i dla mnie na przykład to jest strefa drogo, to ja się nie patrzę na to, czy ta cena idealnie mi tutaj w szczyt poszła, tylko czy po średniej cenie tu jestem w stanie sprzedać najlepszej możliwej okazji. Bo wiem, że wieczorem będą mieli problem z obchaniem tego towaru, a ja się tego towaru pozbędę. Myślenie w takich kategoriach powoduje, że wy się nie skupiacie, tak jak w analizie technicznej, na trafianiu w szczyty, bo nie o to chodzi. Jeśli ktoś mi powie jeszcze raz, że na przykład jeśli ja wyłapuję dzienne maksimum i ciężko jest określić, jakie to będą ceny dokładnie co do punktu, to jest niemożliwe, to jest wróżenie z fusów, tarota. Ja sobie kupuję w tej strefie albo sprzedaję w tej strefie od 10 do 14, tak jak w tym przykładzie ostatniego trade'u, który wam zaraz pokażę, jak go rozegrałem, zresztą pokazałem przed faktem, to nie ma dla mnie znaczenia cena sama w sobie, jako albo wykres tej ceny, tylko ma znaczenie, że w okresie między 10 a godzinę 14 ludzie są porąbani, kupują w trendzie spadkowym, korektę do góry i uważają, że na tym zarobią. A ja już widzę, że trend się wyczerpuje i już zaczynają ich upychać. Nie? Więc sprzedaję euforię, sprzedaję tych ludzi, którzy chcą koniecznie kupić towar. Nie? Dobra. I to jest taki pierwszy postulat, który jakby w tej teorii, szczególnej teorii spekulacji chcę postawić. Jeśli chcecie zarabiać na rynku, musicie myśleć kategoriami ceny, nie żałować swoich decyzji. Czyli jeśli podjęliście jakąś decyzję, kupiliście, sprzedaliście, to nie szukać maksa, nie jesteście w stanie tego zrobić. Nie jesteście w stanie żadnymi metodami określić dokładny punkt w cenie euforii albo jakiejś tam paniki, ale jesteście w stanie określić czas, w którym ona trwa. Czyli na przykład jeśli rynek jest spanikowany na koniec dnia, no to wiadomo, że ostatni chcą uciec z rynku i wywalają po każdej cenie. I to jesteście w stanie określić, czy jesteście w stanie określić czas paniki. Czyli jak rano przychodzicie na giełdę i widzicie, że wszyscy chcą kupować, no to jak zaspokoicie ich popyt, no to co? To już ludzie zostaną z towarem, tak? Dobra. I to jest pierwszy mój postulat w teorii spekulacji, że patrzenie na wykres powoduje uruchomienie jakichś błędów w naszym oprogramowaniu, wynikających, myślę, że z jakichś tam pierwotnych uwarunkowań. Jeśli widzieliśmy jedną antylopę, to widzimy 10 od razu, że może być całe stado. I tak samo tu, jeśli widzimy wzrosty, to im... O, właśnie, to jest absurd. Jak pójdziecie sprzedawać coś na rynku, na giełdę samochodową, tak jak mówię, przykład, to im wyższe ceny dostaniecie, tym wasza skłonność do sprzedaży tego towaru, czyli tutaj zarobione pieniądze, będzie większa. Czyli ta cena będzie bardziej opłacalna na sprzedaż. Tak? A co się dzieje na rynku? Na rynku, jeśli widzicie rosnące ceny, to chęć dalszego wzrostu was jeszcze bardziej wzrasta. Chociaż te ceny już zaczynają być absurdalne. Tak? I to, co rozumiecie na normalnej ekonomii, na giełdzie dostajecie małpiego rozumu. Większość ludzi dostaje małpiego rozumu. Właśnie przez tą prędkość, przez ten ruch, przez to, że nas mózg, tak jak Kahneman pisał o tym w pułapkach myślenia, aproksymuje sobie kolejne wzrosty. Tak? Jeśli tutaj wydawało nam się drogo i tu sprzedaliśmy, przewiezi nas 10 punktów i co chwilę nas przewożą, to nadal nam się wydaje, że rzeczywiście powinniśmy patrzeć na te prędkości. Pomimo tego, że cena w danym dniu, w danej godzinie jest po prostu świetna do sprzedaży. Nie? Okej, okay. Zaczną się pytania, a jak określasz w D1 cenę, która jest dobra? Najprostszym narzędziem, który można to zrobić, jeśli mamy
Tylko nie wyjeżdżajcie mi, że stosuję analizę techniczną. Pokazuję tylko świeczkę, tak? Mamy świecę czerwoną z poprzedniego dnia i mamy OHLC, tak? Open, high, low, close, tak? To jeśli widzę taką świecę, że poprzedniego dnia handlowali na tych poziomach, to mogę sobie określić, nie? Że dla mnie to, jeśli rynek się otworzy na tym punkcie, to jest tanio, to jest drogo, nie? Na podstawie poprzedniej świecy. Możemy do tego dodać sobie jakiś trend i też przesunąć jakby ten wzrost oczekiwań. I dla mnie ten range, który tu jest, to jest określa mi na D1, czy jest tanio, czy jest drogo. I tu mówimy tylko o jednym aspekcie prędkości ceny. Zaraz przejdziemy do najważniejszej rzeczy, którą chcę Wam przekazać, czyli w teorii spekulacji, do spekulacji jako gry konkurencyjnej, bo tego też wiele osób nie rozumie i potem myśli, tak jak, nie wiem, fractal trader i ci wszyscy pseudo-traderzy mówią Wam, że na szczycie jest wiele miejsca. Nie, nie jest wiele miejsca. Więc jakby zakończmy temat ceny, mam nadzieję, że to zrozumieliście, potem będę odpowiadał na pytania. O, czekaj, co się dzieje? Dobra, 2 miliony. Przy 3 milionach zamykam. 5% dla tych, dla sierot. Dla kogoś, wskażecie w ankiecie. Dobra, mówimy dalej. Spekulacja jest grą konkurencyjną. I to, co teraz Wam powiem, to powinniście sobie wbić do głowy głęboko. A jak się nie zgadzacie, to wymyślić coś innego. Mamy stolik. Mamy 10 graczy. Teraz ciekawe, czy policzę na 10. Tak? Mamy pokera. Giełda jest takim pokerem. Wbidowanie ofert. Ja zawsze mówię, że jeśli do stolika w pokera siądzie 10 osób, to nie będzie takiej sytuacji, że jeśli ta osoba, jedna i druga, chcą wyjść zarobione, że wszyscy wyjdą zarobieni. I to wszyscy rozumieją, tak? Bo na stole jest 1 milion, powiedzmy. Każdy z nich ma różną sumę pieniędzy. Jeśli ktokolwiek chce wyjść od stolika bardziej zarobiony niż przyszedł, ktoś musi stracić, tak? Te pieniądze nie biorą się znikąd. Im bardziej przewagę ma dany gracz pokera, tym więcej pieniędzy zbierze ze stolika. I teraz najważniejsza konkluzja z tego. Wam wystarczy przewaga 1%, 0,1% nad każdym z tych graczy, że w funkcji czasu, im więcej rozegrań, zgarniecie im wszystkie pieniądze, tak? I ta sama zasada dotyczy też spekulacji. Jeśli macie przewagę, chłopaka tablica mocniej zassała niż DAX. No myślę o tradach w tej chwili. Jeśli macie na rynku choć 0,1% przewagi, to im więcej tradeów wykonacie, to im więcej kasy do Was spłynie. Kto ma największą przewagę na rynku? Krupier, tak? Tu jeszcze dodamy krupiera, który zawsze zgarnia jakąś kasę z rozdań. On, nieważne co się dzieje, zgarnie jakąś prowizję, tak? 0,1 czy coś tam. I w funkcji czasu jego kasa będzie tylko i wyłącznie rosła. Co to oznacza? Że sumaryczna kasa innych graczy przy stoliku będzie ubywać. I te osoby, które wygrają na tym stoliku cały dzień, powiedzmy, i odejdą z kasą, dostaną kasę wszystkich graczy minus to, co zarobił krupier. Im dłużej będą grali, tym prawdopodobieństwo, że krupier zarobi jeszcze więcej, jest dużo, dużo, dużo większe. Do czego to odnoszę? Do tego, że jeśli tu zamiast krupiera postawicie giełdę papierów wartościowych, która bierze prowizję, brokera, market makera, kogokolwiek, kto ma nad Wami przewagę, nawet fundusz, który dostaje zerowe prowizje i ma nad Wami przewagę w postaci HFT, prędzej czy później ta kasa z tego stolika zniknie w funkcji ilości rozegrań. I to chyba każdy rozumie, ale nie zdaje sobie sprawy, jakie są tego konsekwencje. I oczywiście, zaraz ktoś mi powie, że na Bitcoinie wszyscy zarabiają. Tak, papierowe zyski ma wiele osób i tam kasa cały czas płynie, czyli jest moment, w którym do tego stolika dochodzi coraz więcej kasy, tak? Więc mówiąc jeszcze raz, jeśli mówimy o spekulacji, 95% ludzi straci w tej spekulacji. I taka osoba jak James Kinney, który był jednym z największych spekulantów w XIX wieku, mówił wszystkim swoim przyjaciołom, nie spekuluj, to jest idiotyczne. Prawdopodobieństwo, że zarobisz, jest mniejsze.
Zaraz powiem o tych czynnikach, które wpływają, czy zarabiacie na spekulacje, czy nie. Czyli mówiąc, jakby podstawa spekulacji. Nie oczekujcie, że wszyscy na grupie TJS będą zarobieni, albo na jakiejkolwiek grupie, albo w jakimkolwiek środowisku. Ja wiem, Szwajcar robi grupy, które niby zarabiają taki hajs, a chyba tylko on jedyny potrafi to tam zrobić. Chociaż nie wiadomo do końca. Ale w każdym razie chcę wam uświadomić jedną rzecz, że nie będzie takiej sytuacji nigdy w życiu, że na giełdzie zarobią wszyscy. Tak, możecie powiedzieć, że w czasie hossy będzie sporo papierowych zysków. I to prawda. I te papierowe zyski będą na rachunkach w postaci wycen waszych papierów wartościowych, ale jeśli wszyscy by chcieli się skeszować, to dokładnie wybiorą ten cash, który jest na tym stoliku. I hossa zazwyczaj odbywa się tak, że dochodzą kolejni gracze i dokładają do tego stolika coraz więcej kasy. I w przypadku pokera to jest uproszczenie, bo mamy graczy, którzy mają milion powiedzmy razem, nie dokładają, a jakbyśmy dali możliwość dochodzenia nowych graczy, no to ta ilość pieniędzy na stole by rosła. I to powoduje, że jest ta różnica pomiędzy pokerem a giełdą. Ale nigdy nie będzie tak, że większość graczy będzie zarobionych, bo to nie jest możliwe matematycznie. Tu też rozkład normalny w tym temacie działa. Więc jakby wszyscy rozumiemy, tak, że no nie może być tak, że wszyscy na tym zarobią. Teraz tak. A więc tak, spekulacja to gra konkurencyjna, gdzie ci wszyscy zawodnicy walczą o te same zasoby, tak? Ale brzydko rysuję, nie? Myślę cały czas o tym, na Daxa patrzę. Bo o 15.30 będzie taki kluczowy time frame dla paniki, nie? Jak będzie panika, to pewnie przerwę na chwilę transmisję i będę pozamykał pozycję na live'ie. A jak nie, to nie. Dobra, teraz tak. Spekulacja jest grą konkurencyjną. Pokazaliśmy to na tym stoliku. Także mamy ograniczone zasoby. Wiadomo, że walczymy między sobą na rynku o te zasoby. Jeśli ktoś chce wyjść z rynku, z kasą, to komuś musi tej kasy zabraknąć. Tak? Do tego mamy jeszcze instytucje rynku, które pobierają co transakcję kasę i ten wypływ kasy jest non-stop. Nie? Czyli ja bym rynek porównywał do wiadra, gdzie tu jest dziura i ciągle gdzieś kasa z niego ucieka. Im więcej tej wody tam się miesza. Staram się wam używać różnych takich analogii, żeby łatwiej to zrozumieć. I teraz tak, spekulacja jest bardzo podobna do wszelkich rodzajów sportu. Jak to zrozumiecie, to też otworzą wam się pewne klapki w głowie. Nie? Większość ludzi z analizy technicznej, znaczy nie wiem, większość ludzi racjonalnych, tak? Też Kahneman o tym pisał, też w psychologii Eldera było o tym napisane ciekawie, że każdy z was oczekuje, że spekulacja będzie, albo sposoby na spekulację będą sposobami racjonalnymi i że zracjonalizujecie spekulację, zracjonalizujecie rozgrywkę. Nie? Czyli mamy tą spekulację jako grę. Jakie są oczekiwania? Nie? Macie oczekiwania, że jest jakiś system, o, złoty graal. Jak już wiecie, że graala nie ma, no to już jest połowa sukcesu przed wami. Nie? Jest jakiś system, który odkryjecie, który nikt tego nie stosuje. Jakiś jeden sposób, który będzie działał cały czas, nie? Druga rzecz. Uważacie, że pewne techniki działają pomimo tego, że nie wychodzą, nie? Przykład analizy technicznej. W nauce wiadomo, jeśli mamy jakiś wzór, jakieś twierdzenie, ono musi być powtarzalne. Czyli jeśli 2 plus 2 równa się 4, jeśli r równa się mc kwadrat, to musi działać. Działa i jest to namacalne. Możecie z tego tytułu zbudować statek kosmiczny, most. Jest to przewidywalne. W spekulacji tak nie ma, bo jest ta jedna różnica. To jest gra konkurencyjna, czyli jest tak jak zawody. Czyli na tym pudle, na pudle są trzy miejsca, jak w każdych zawodach sportowych. I jeśli rozumiecie, że na olimpiadzie na 100 zawodników startujących w danej dyscyplinie na pudle znajdzie się 3 osoby, to już wiecie, dlaczego w spekulacji tak mało ludzi zarabia. I teraz tak, kolejna konkluzja. Jeśli na pudle jest tak mało miejsca, to jakie metody będą działały? Są jakieś metody, które mogą działać? Że zagwarantują wam, że będziecie na pierwszym miejscu? Czy w szachach są jakieś metody, które gwarantują wam pierwsze miejsce?
Czy tylko to, że jesteście najlepsi, najszybciej myślicie i najlepiej analizujecie i myślicie więcej ruchów do przodu niż wasz przeciwnik, tak? Więc jakby kolejna konkluzja jest taka, że musicie brać pod uwagę to, że nie tylko metoda jest ważna, którą stosujecie, ale to, że wasi przeciwnicy na rynku też stosują różne metody i też chcą być od was lepsi. Więc jeśli popatrzycie na spekulacje jako formę zawodów, sportu, to jest dla nas jasne, że żeby wygrać zawody tenisowe, tak jak Federer, to musicie być przynajmniej tak dobrzy jak on i jeszcze mieć szczęście, nie? I jeszcze być w dobrej formie danego dnia. Dlatego w spekulacji jest tak ciężko zarobić, bo nie dość, że musicie być najlepsi, a szczęście sprzyja najlepszym, najsprytniejsi, najbardziej trwani i wtedy wygracie tą grę. Bo na pudle zarabiających ludzi jest bardzo mało miejsca. Tak? I co to, do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że jeśli mamy 10 zawodników w pokera, to ten, który nic nie wie, jest cieniasem, bardzo szybko odpadnie. Tak? Ale w pewnym momencie liczba osób, które bardzo... chcecie zrozumieli, w jakim miejscu spekulacji jesteśmy. Dlaczego na przykład na Bitcoinie w tej chwili bardzo prosto spekulować ludziom z rynku kapitałowego? Ponieważ na rynku Bitcoina jest mnóstwo ulicy, czyli świeżaków, którzy kupują po 30% korekty, robią tam różne dziwne rzeczy, które są proste do przewidzenia. I teraz tak, żebym nie zgubił myśli. Jedyne, co gwarantuje wam zysk, to być równie dobrzy jak najlepsi na rynku, jeszcze mieć do tego szczęście i korzystać z okazji, a szczęście sprzyja najlepszym. I teraz tak, porównam to na przykład MMA, tak? Mieliśmy w latach 80. Dużo filmów, tak? Chuck Norris, Bruce Lee, inni tacy, wushu, taekwondo, karate, shotokan i tak dalej. Najlepsze sporty walki, ktoś tam jednym pierdnięciem powalał przeciwnika. I ciężko było to zweryfikować, bo na filmie to fajnie wyglądało, te udawane ciosy, takie markowane i tak dalej, nie? W latach 90., w końcówce 80., bracia Gracie z brazylijskiego jiu-jitsu rzucili wyzwanie w Brazylii o najlepszą sztukę walki. A oni akurat byli no, takimi ludźmi, którzy w parterze walczyli, nie? No i tak, każda sztuka walki, tak jak teraz w analizie technicznej mówi, my jesteśmy najlepsi, jesteśmy super i tak dalej, to pozwala zarabiać na rynku, a oni mówili, my na ulicy sobie radzimy i tak dalej, i tak dalej. A kiedy doszło do konfrontacji, okazało się, dało się zrobić takie metody, które były najbardziej skuteczne. Jakby do czego dążę? Że jeśli macie analizę techniczną i nazwijmy to wushu, tak, i wyjdziecie sobie tam koło szkoły zaczepiać 10-latków albo 15-latków, tak, to nikt wam nie wklepie i sklepiecie każdego, mówiąc tak kolokwialnie, tak? Ale jeśli traficie na drugiego zawodnika wushu, w cudzysłowie, to już macie problem. A jeśli traficie na zawodnika MMA, to dostaniecie oklep. I spekulacje trzeba traktować jako zajęcie konkurencyjne, jako walkę w klatce. Nie dość, że musicie być fizycznie przygotowani, widzieć jak trzymać gardę, widzieć jak zadawać ciosy, tak? To jeszcze musicie umieć działać w parterze. I nie dlatego, że tego wymaga rynek, tylko to, że ci wszyscy przeciwnicy na tym rynku codziennie się doskonalą w tej sztuce spekulacji. Nie? Więc jeśli wam się wydaje, że posiądziecie od jakiegoś innego spekulanta wiedzę sprzed 20 lat i ona wam pomoże wygrać, ona może być już nieaktualna, bo reszta spekulantów będzie już myślała innymi kategoriami, innymi instrumentami i innymi narzędziami. Ktoś napisał, że w pokerze ważny jest blef, tak jak na giełdzie. Tak, ten blef jest potrzebny do tej pierwszej części, o której mówiłem, żeby oszukać ludzi, że powinni sprzedawać, tak? Albo że powinni kupować, tak jak wczoraj na DAX-ie. Więc fajnie jest porównać spekulacje do gry, bo ma to dużo gry w sobie. Wiemy, że na pudle jest bardzo mało miejsca, tych wygranych jest ludzi bardzo mało i wynika to przede wszystkim z zasady, że spekulacja jest grą konkurencyjną. I widać historię największych traderów na świecie. Mówię o traderach, nie mówię o szkoleniowcach, jeszcze raz, bo ich nie kwalifikuję jako traderów. Dla mnie osoba, która szkoli i nie zarabia na rynku, to nie jest traderem. W każdym bądź razie mamy wielkich spekulantów. Jesse Livermore, Bernard Baruch, Jay Gold,
James Kinney i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni kochali spekulacje, tak jak ja, tak jak wiele osób w Toyotesie. Na rynku chcieli walczyć i się sprawdzić i wiedzieli, z czym to się wiąże. Wiąże się to z tym, że albo będą najlepsi, albo będą ostatni. Oczywiście wy chcielibyście teraz, żebym wam powiedział o sposobach na tą spekulację i wam pokażę parę trików, które można się nauczyć i myślenia o rynku, bo ja nic innego nie stosuję, jak myślenie o tym, co bym zrobił na miejscu rozgrywającego na danym instrumencie. Jeszcze raz przerobię ten temat tej konkurencyjności. Czyli wyobraźcie sobie, że wchodzicie, że gracie w pokera wśród swoich znajomych. Jeśli są cieniasami, a wy nauczyliście się liczyć karty, to co? Oklepiecie ich wszystkich, nie? Druga rzecz, jeśli któryś z waszych kolegów nauczy też się liczyć karty, no to już macie problem, bo dwóch może wygrać przy stoliku i zaczynasz mieć już konkurencję na tym samym stoliku. Jeśli wszyscy zaczynają liczyć karty, to co zaczyna się liczyć? Mindset, tak? Jeśli ty będziesz jako pierwszy, który odpowiednio opanował mindset, będziesz wiedział, kiedy wychodzić, kiedy nie. Nagle wszyscy opanowali odpowiedni mindset w pokerze. I co? Liczy się, w jaki sposób już blefował. Wszystkie szczegóły. Czyli dążymy do tego, że na 10 zawodników startujących na setkę w biegu finałowym olimpiady bardzo niewielkie rzeczy i będą powodowały, że ta osoba wygra. I jeszcze dodatkowo szczęście. Nawet zobaczcie na bokserów, nie? Mamy boksera przygotowanego do walki, mamy Tysona, mamy Holyfielda. Oni nie wygrywali wszystkich meczów, oni nie wygrywali wszystkich walk. Oni nie wygrywali tak, jak wy tego oczekujecie od analizy technicznej. Oni nie wygrywali każdej walki. Oni też przegrywali, oni też dostawali w mordę i kładli się na maty. Ale co oni mieli? Oni mieli odpowiednie przygotowanie fizyczne, byli w odpowiednim wieku. Do spekulacji akurat tutaj wiek nie ma znaczenia. Im starsi będziecie, tym zobaczycie, że lepiej się spekuluje. Czyli byli w odpowiednim wieku, mieli odpowiednie przygotowanie fizyczne, mieli odpowiednie doświadczenie, czyli skomunikowanie komórek mózgowych z odpowiednimi partiami mięśni, nastawienie psychiczne do przeciwnika i na ileś tam walk wygrywali większość. I o to chodzi w spekulacji, ale byli też w danej chwili najlepsi. Jeśli sobie uświadomicie to, że wiele waszych porażek nie wynika z waszej braku wiedzy albo że analiza techniczna, że jakiś tam dział, coś przestało działać, tylko dlatego, że taki rynek jest, że Tyson wyjdzie jako najlepszy zawodnik, zacznie z kimś walczyć i zagapi się, dostanie plombę, leży i najlepszy zawodnik leży, tak? Tak jest w MMA, tak jest w sztukach walki. Liczy się to, jak jesteście przygotowani i to, czy w odpowiedni sposób na tym rynku się zachowacie. Ja postrzegam rynek właśnie jako taką walkę dwóch bokserów, tak? Wy na przykład moje pozycje, to jest ciekawe, bo wrzucam na Toyotesa często moje zagrania, nie? I jak tłumaczę często ludziom, jak do tego należy podejść, to ludzie od analizy technicznej i wszelkich rozwiązań, dobra, nie chcę też generalizować analizy technicznej, ogólnie ludzie chcą jasnych rozwiązań. Oni chcą wyjść do ringu, stanąć, walnąć kogoś sierpowym, kaplica, klient leży i zawsze wyjść na ten ring i go walnąć. A nikt nie postrzega rynku, że po drugiej stronie mamy przeciwnika, którego musimy zbadać, którego musimy w odpowiedni sposób przygotować się do gardy, który może nas zaskoczyć. Pamiętajcie o tym, że rynek to nie jest matematyka. Po drugiej stronie mamy też przeciwnika, który chce zebrać naszą podaż, chce nas oszukać. Czyli to jest pewna gra uników i pozorów. Jak zobaczycie walki bokserskie, no to żaden wariat nie wychodzi na jeden cios. Jest badanie przeciwnika, trzymanie gardy w odpowiedni sposób atakowanie, ćwiczenie psychiczne, gdzie możesz go uderzyć. I często spekulacja i ustawianie się pod dany setup tak na przykład wygląda u mnie. Czyli spróbuję kogoś przetestować, tak? Nie wyjdzie, odskoczę. Dobra, wejdę znowu w trade. Widzę, że nie idzie, odskoczę, pierwsza odwrotna. Wejdę kolejny raz w trade, nie? I w końcu nastąpi taka sytuacja, tak jak wczoraj na DAX-ie. Powtórzyłem ją trzeci raz. To była trzecia rozgrywka w podobny sposób. Na poprzednich, na jednej straciłem 100 tysięcy, na drugiej zarobiłem 150, w tym tygodniu 180, tak?
i weszło, i knockout. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli nie każdy strzał powoduje knockout w walce bokserskiej. I tak samo na rynku. Nie każdy wasz setup od razu da wam tysiąc punktów. No proszę, Dax się wali. 2 080 000. Zobacz. Przy trzech zamykam, nie? Ja ćwiczyłem trochę sztuk walki, akurat Shotokan i jestem z... wyznaję jakieś zasady fair play i zasady sportowe, to widzicie na tej otesie, dlaczego tak fair play do tego podchodzę. I tyle, więc tak, mówiąc krótko, to jest walka rynkowa, też często sami spekulanci największy mówią, walka rynkowa, więc nie jesteś w stanie przewidzieć na podstawie jakiegoś wykresu, co się stanie. Powiem tak, rozrysujcie ruchy nóg Muhammada Ali, tak, jego najlepszych przeciwników i na tej podstawie stwierdźcie, który z nich wygra. Za cholerę tego nie zrobicie. Nie dacie rady, bo to jest myślenie magiczne. Także podsumowując ten jakby rozdział. Spekulacja jest dziedziną konkurencyjną. Po drugiej stronie nie macie automatu, nie macie, nie wiem, fizyki, którą łatwo przewidzieć. Macie żywą strukturę, która walczy też z wami. Wy możecie postawić się w różnych stronach rynku i wygrać. To nie jest tak, że walczycie tam sami. To jest gra rynkowa, nie? I to spowoduje, że może wam się pewne komórki w głowie poukładają w ten sposób, tak? Okej. Okay. Stwierdziliśmy, że spekulacja jest pewną grą rynkową. I teraz najważniejsza rzecz. Czym jest wykres? Czym jest wykres? Wykres jest odzwierciedleniem tej walki rynkowej. Tej walki rynkowej, tak? Czyli to, co się tam działo w przeszłości na wykresie, jest to odzwierciedlenie tej walki rynkowej. I teraz tak, ciekawa konkluzja. Ludzie muszą wszystko sobie racjonalizować. Szukają pewnych wzorców. Nasz mózg szuka pewnych wzorców. Nie wiem, czy wiecie, ale w czasach rzymskich stare baby i jacyś tam kapłani i wróże wróżyli z kiszek zwierząt, nie? Z wnętrzności zwierząt. Czyli tam jakiegoś ptaka sobie rozkraiwali i wywalali te wnętrzności i mówili: o, zbiory będą dobre, nie? Albo: o, wojna będzie wygrana albo przegrana. Rozumiecie to? Wydaje wam się to absurdalne, nie? Tak? Wydaje wam się to absurdalne, nie? Ale co taka osoba w tej starożytności mogła sobie myśleć? Może coś w tym jest, może tak do nas przemawiają bogowie, nie? I wyobraźcie sobie, że na podstawie tych rozdartych kiszek i to, w jaki sposób te wnętrzności wylatywały, ktoś podejmował decyzje. Ważne dla państwa, dla twojego życia, dla całej gospodarki, czy z kimś pójść na wojnę, czy z kimś nie pójść na wojnę, czy wejść w taki sojusz, z kimś się ożenić, czy nie. Debilizm, nie? No to teraz wam powiem, na jakiej podstawie podejmujecie decyzję, na podstawie jakiegoś wykresu z przeszłości, rozsypanego piasku na ziemi, tylko dlatego, że kiedyś coś się wydarzyło, nie? Jest to taki sam sposób myślenia magicznego, tak jak uzasadniać sobie działanie tarota, uzasadniać sobie działanie różnych takich losowych rzeczy. I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Bo zróbcie sobie takie ćwiczenie. Zapakujcie rodzinę, zapakujcie całą rodzinę nad morze, na wakacje. Siądźcie sobie do samochodu, po prawej stronie wasza żona, dzieci z tyłu. Odwracacie głowę do tyłu, w tylną szybę. Mówicie: kochanie, ja mam najlepszy sposób na dojechanie nad morze. Ja będę patrzył na trasę... Co się stało? Co? Problemy techniczne. No to jeszcze raz. Siadacie do tego samochodu i mówicie: kochanie, ja znam najlepszy sposób, jestem mistrzem drogi w tył. Na podstawie tego, co się działo za nami, jaka droga była, dojedziemy bezpiecznie nad morze. Ja ci to gwarantuję. Jestem mistrzem fal Eliota na drodze. I zróbcie taki eksperyment. Jeśli wierzycie w to wszystko, zapakujcie swoją rodzinę, dzieci, które kochacie, żonę, nie wiem, może jej nie kochacie, ale fajnie, żebyście kochali. Patrzcie w tylną szybę i jedźcie na wakacje nad morze do Gdańska, nie?
A nawet wam powiem więcej. Jedźcie do przodu do połowy drogi, od połowy drogi na podstawie drogi przejechanej z Warszawy jedźcie do przodu. Myślę, że jedynym efektem, który zaliczycie, to po jednym kilometrze, nie wiem, zobaczcie, przetestujcie, jak kto najdalej tak dojedzie, nie? No i teraz tak. Ja proponuję zawsze traderom taki prosty eksperyment. To jest różnica pomiędzy myśleniem o tym, co będzie, a co było. Czyli jeśli myślimy o analizie technicznej, chcemy sobie racjonalizować, patrzymy na wykres i mamy otwarte oczy, bo o to też chodzi, idziemy po prostu do tyłu, tak? Idziemy do tyłu, patrząc na wykres. I ludziom to łatwiej przychodzi niż zamknięcie oczu i jak ślepiec poruszanie się i macanie drogi do przodu. I który z tych metod jest lepszy? Która z tych metod jest lepsza? Posiadanie otwartych oczu i patrzenie na głupoty, czyli to, co było, i poruszanie się do tyłu, czyli no, teoretycznie do przodu, tak? Czy bycie ślepym, tak jak ja jestem ślepy, ale wyczuwanie pewnych rzeczy przed tobą. I to jest ta różnica w myśleniu o spekulacji. Jeśli będziecie patrzeć się w przeszłość, jeśli tutaj natrafiliście na jakiś opór, tak, no to pewnie po raz kolejny coś tu się zatrzyma, tak? I wy będziecie przekonani, że dzięki temu, że wykres zatrzymał się w poprzednim miejscu, tu doszło do zatrzymania. Tak, bo banda jakichś ludzi podobnych do was będzie tutaj kupowało na podstawie tych przesłanek. Ale nie ma to znaczenia dla tego, jak ta cena będzie wyglądała w przyszłości i tak dalej, nie? Więc jest to pewien rodzaj samospełniającej się przepowiedni i myślenia magicznego. Tak jak powiedziałem, człowiek próbuje racjonalizować. Zracjonalizowaliśmy sobie kiedyś pioruny? Tak, zracjonalizowaliśmy. Wymyślimy sobie Zeusa. Zeus gromowładny walił w ludzi piorunami, bo nie rozumieliśmy fizyki, że tam ładunek się zbiera, jest wyładowanie. Tak? Nie było tych latawców, klucza, jak Lincoln sobie zrobił ten eksperyment z elektrycznością. I co? I ludzie sobie uświadamiali, że tam gdzieś na Olimpie żyje jakiś Zeus, który wali piorunami. Wiecie co? Jakbym żył w starożytności, mógłbym w to wierzyć. Ba, nawet jakbym się kłócił z wami, tak jak teraz się kłócę analizę techniczną, to ciężko byłoby mi udowodnić, naprawdę ciężko byłoby mi udowodnić, że tego Zeusa tam nie ma, nie? Że nie ma tego gościa, który zabija ludzi piorunami, nie? Że stąd się biorą ładowania. No bo jakbym to udowodnił? Musiałbym pójść na Olimp. 3000 metrów to jednak ciężko, nie chciałoby mi się. Musiałbym się przy ówczesnych narzędziach sporo namęczyć, żeby udowodnić wam, że rzeczywiście tego Zeusa tam nie ma. No bo nie wiedziałbym, jak działa elektryczność, że są te elektrony, atomy, prądy i tak dalej, że ładunek się gdzieś tam zbiera. No, nie byłbym w stanie. Tak samo jest w tej chwili z analizą techniczną. Z ludźmi się kłócę na grupie. Ja mówię, znajdź mi gościa, który zarabia kupę hajsu na analizie technicznej. Tak jak wam mówiłem w poprzednim przykładzie, już 1%, 0,1% przewagi, który da wam jakakolwiek analiza techniczna, powoduje, że powinniście być milionerami. Tak jak Buffett, którego mała przewaga na rynku wypracowana latami na cenie powoduje, że jest jednym z najbogatszych ludzi. Także mówiąc w skrócie, no nie bierze mnie takie myślenie magiczne, bo dla mnie analiza techniczna w takim rozumieniu, jakim wy rozumiecie, dużo osób rozumie analizę, nie chcę kogoś obrażać, jest takim wróżeniem z fusów. Tak? Wyjdzie jakiś Fibonacci team, zacznie rysować tutaj figury samopodobne, a jakby ta osoba poszła do prac Mandelbrota, do Sierpińskiego z tymi trójkątami, gdzie też były zbiory Julii. Poczytajcie coś o fraktalach, ja je programowałem. To są zbiory iteracyjne, samopodobne i nie możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy w stanie przewidzieć kształt każdego listka na tym drzewie, chociaż one będą do siebie podobne jako fraktale. Tak? A więc tak, analiza techniczna dla mnie jest myśleniem magicznym, gdzie w tym chaosie kursu w czasie jesteśmy w stanie znaleźć swoje samopowtarzalne albo samopodobne struktury. I wynika nie to z tego, że to działa, tylko z tego, że te struktury muszą się tam pojawić, bo tak działa prawdopodobieństwo. I nawet jak pójdziecie do teorii chaosu, tak prawdopodobieństwo będzie działało. Prawdopodobieństwo, że taka struktura się pojawi, jest bardzo, bardzo duża. Prawdopodobieństwo, że wyciągnięty knot będzie na jakiejś scenie i tak będzie wyglądała świeczka, jest bardzo duża, bo tak wyglądają pewne zawrotki. To jest konsekwencja po prostu zbierania ofert z lewej czy z prawej strony. Więc jakby dążę do tego, że nasz mózg musi sobie coś zracjonalizować
jak nie wymyśli sobie tu jakiegoś Batmana, jeżozwierza albo Zeusa, to sobie narysuje jakieś Fibonacci, jakieś opory, jakieś ORGR-y, jakieś różne rzeczy, które oczywiście w pewnych sytuacjach zaskoczą i ktoś wyjdzie i powie, no tu był ORGR, nie? I w przyszłości to będzie działo, wszystko sobie ładnie uzasadnimy, fale Eliota, piątkę, czwórkę, siódemkę, dziesiątkę, nie wiadomo jakie. I z taką osobą będzie trzeba w taki sposób rozmawiać. Ale jeśli powiem tej osobie, dobra, to weź tą metodę i ją powtórz na rynku i za rok się spotykamy, kupujemy po Lambo i jedziemy na Hawaje. No nie znajdzie się takiej osoby, nie? Bardzo prostej przyczyny, że to jest pewne złudzenie, które mamy w głowie. Oczywiście, znam osoby, które uważają, że stosują analizę techniczną, ale na przykład wywalają cały wykres, mają jakieś tam swoje poziomy i widzę, że to jest myślenie, one myślą, że są w analizie technicznej, ale wyszły dalej i już tą analizą techniczną nie myślą. Wiedzą, że ten rynek jest losowy, że te wszystkie schematy nie są powtarzalne. A jeśli by wyszły jeszcze dalej i zanegowały całkowicie ich istnienie, o wiele lepiej by było spekulować i grać. Więc jakby kolejny postulat, zobaczę, co tu się dzieje. A, spoko. Kolejny postulat jest taki, że nasz mózg próbuje racjonalizować i to nie jest wasza, nie wiem, wada, jakiś błąd, to jest ukształtowanie ewolucyjne, które pozwoliło nam przetrwać. A jednocześnie na rynku, kiedy widzimy wykres, to szczerze mówiąc głupiejemy i sobie dorysowujemy różne do tego te teorie. Tak jakbyśmy na podstawie rzutu kostką, o właśnie, rzut kostką. Zobaczcie, że w wielu eksperymentach i też eksperymentach przeprowadzonych w tej OTS-ie okazało się, że rzut kostką jest równie prawdopodobny, co gość, który korzysta z analizy technicznej. Tak? Jest to przypadek? Nie sądzę. Jest, w jaki sposób jest to połączone? Myślę, że tak. Także jeśli ktoś, kto tak jak na forum nawigatora był słynny wątek z tą klapą od kibla, nie? Podejmuje decyzję na podstawie tego, czy wejdzie do toalety i współlokatorzy zostawili klapę u góry albo na dole, jest w stanie ten rynek ograć, tak? Albo nie stracić, no to już powinno dać wam dużo do myślenia, czym jest analiza techniczna. Więc dla mnie wykres jest tylko przedstawieniem zmiany ceny w czasie. Nie będę przywiązywał wagi do tego, co tu się dzieje, czy tu jest narysowany ptak, czy pipsaczu, czy odwrócony jezorzwierz, czy tu formacja jest jakaś space action, czy tu dochodzi do jakiegoś ważnego poziomu, bo równie dobrze tego poziomu może tam nie być. Był chyba taki tekst fajny w jednej książce, że przychodzi do niezłego spekulanta, dobrego inwestora zarządzającego funduszem, przychodzi jakiś młody gówniak i mówi, ja stosuję analizę techniczną, oczywiście pewnie nic na tym nie zarobił i jestem najlepszy w tym, i te wszystkie metody działają. No to ten prospekulant mówi, dobra, no to dawaj tutaj spółkę jakąś, nie? Powiedz mi, jak ona wygląda, nie? No i tam był taki sobie wykres, że ta spółka gdzieś tam chodziła, nie? I on mówi, tutaj widać wyraźnie wsparcie, ta spółka tutaj jest w jakiś sposób trzymana, ta cena trzyma ten wykres, nie? No i ten gościu zarządzający mówi, dobra, poczekaj chwilę, zaraz to sprawdzimy. Dzwoni do swojego dealera i mówi, wiesz co, sprzedaj mi 100 tysięcy tego papieru. Pa, cena jebnęła w dół, nie? I potem zadaje pytanie temu gówniakowi analizy technicznej. Słuchaj, jeśli mu jeden telefon, jeden call spowodował, że to, co ty wymyślałeś przez rok jest gówno warte, no to ile to jest warte? Nic, nie? Nic. Tak więc jakby na koniec końców ta walka popytu i podaży jest najważniejsza. Oczywiście znajdziecie sobie w analizie technicznej gdzieś tam podobne struktury, bo to nie wynika z tego, że te struktury działają, one się tam muszą pojawić. Tak jak wyjdziecie sobie tutaj na śnieg przed Pałacem Kultury i założę się, jak będziecie długo chodzić, to w pewnych miejscach na śniegu znajdziecie twarz Buddy, żeby nie używać innych rzeczy, tak? Kształt psa, kształt czegoś tam, one będą się układać w jakieś tam formuły. No, jak będziecie długo szukać, to takie coś znajdziecie, nie? Ale budowanie historii na podstawie tego, no, jest trochę absurdalne, tak jak z budowaniem historii na podstawie wnętrzności zwierząt, tak? I dziwię się, że ludzie tak mają. Ja próbowałem przez cały 2016
wywalić sobie to z głowy, bo cofnąłem się w rozwoju o parę lat przez właśnie podejście do analizy technicznej. Właśnie na rynku było ten karmienie kaczek. Nie, spoko. Dobra. Podsumowaliśmy ten etap z myśleniem magicznym. I teraz tak, co powoduje to myślenie magiczne? To myślenie magiczne powoduje, że na wykresie zamiast patrzeć, czy jest drogo, czy jest tanio, patrzycie, jakie są tam układy. Zaczynacie, wasz mózg zaczyna dopowiadać, o, poprzednio była dwie odwrócone świeczki i takie, i ja zająłem pozycję złą, to teraz zrobię to dobrze. Ba, macie wyrzuty sumienia do siebie, że czegoś nie zobaczyliście. Nie, do jasnej cholery, tam kurwa nic nie ma po prostu, tam nic nie zobaczycie. Raz ten układ będzie taki, raz ten układ będzie śmaki, i za każdym razem będziecie zmieniać zdanie, bo coś się zmieniło i kręcić się w kółko. Na koniec końców i tak wygrają osoby, które będą patrzyły na cenę, na przebijanie ważnych poziomów i to wszystko. Czy ktoś kogoś rano przestraszy, czy nie. Więc o co w tej spekulacji chodzi, jeśli patrzymy na wykres, tak? Chaotycznie mówię, ale na FX kasach spróbuję to jakoś poukładać. Tak jak wracamy do początku prezentacji, do początku tego wykładu, chodzi o to, żeby was wystraszyć z pozycji i namówić do kupna, tak? Dlatego też w 2015 pokazałem wam jedną z metod rozgrywania. To nie jest metodą analizy technicznej. Ona polega na tym, że jeśli rano rynek testuje w dół, tam jeszcze stocha używałem, tak? Cenę low z poprzedniego dnia, to jest duże prawdopodobieństwo, że tu nastąpi zwiększenie podaży i wywalenie tego do góry. I nie wynika to z analizy technicznej, wynika to z tego, że jeśli mam przy tych stoliku 10 osób i one wszystkie sprzedają, i ja jako jedyny je zbiorę, to ja będę miał towar, te osoby będą miały kasę, tak? I co nastąpi? Co będą mogły zrobić? Będą mogły zrobić albo nic nie robić, albo zacząć kupować, nie? Po takiej cenie, jaką ja im będę dyktował. I cała moja robota polega na tym, żeby przekonać ich, że tu zrobili źle, a tu zrobią zajebisty biznes, odkupując to wszystko. I tu chcę im sprzedać. To jest cała teoria spekulacji i nie wynika, jak widzicie, z jakiegoś wykresu, tylko wynika z tego, co wam powiedziałem, jak działa, nie wiem, giełda samochodowa, jak działa po prostu normalny handel. Wynika to z tego, że jeśli chcesz tanio kupić, to musisz kogoś wystraszyć. Czemu jest tak, że w 2015, pamiętacie tą Schmidtę, był ten cały efekt, wszyscy straszyli, że DAX się rozwali, on ile tam, 9 tysięcy spadł chyba, nie? Czy nawet niżej, nie? Już nie pamiętam. Było nisko, tak? CIS z Japonii zarobił na tym paręnaście milionów dolarów w jeden dzień. I wszyscy tym straszyli i co, był strach, wszyscy uważali, że spadnie i nie spadło. A towaru się tyle nakupowało, że szok. I teraz tak, co do tej zasady, uważam, że ona działa zawsze w różnych interwałach. Czyli to, co rozgrywamy w dniówkach, działa też w tygodniówkach, miesięcznych i tak dalej. I teraz pytanie, jaką kasą operujecie? Ja jestem w stanie tutaj bańką zagrać na intraday, no ale już 100 milionami bym pewnie nie zagrał. Nie władowałbym tyle papieru i nie byłbym w stanie tego wyciągnąć. Więc duzi spekulanci, duże grube ryby będą rozgrywały to tygodniówkami, miesięcznymi, rocznymi. A największe grube ryby, jak Buffett, zbiorą panikę taką wynikającą z cyklów koniunkturalnych i kupią Goldmana na samym dnie na panice. No przecież to zrobił Buffett, tak? Zrobił świetny deal z Goldmanem, kupując, dając im kasę, gotówkę, kupując ich gdzieś tam na dnie i jeszcze zapewniając sobie spłatę pożyczki z Goldmana. Więc jakby w tych kategoriach, czy to duzi inwestorzy grający w długim terminie, czy mali, robią podobne rzeczy. Oczywiście będą też ludzie, którzy będą się dołączać do trendu i też o to chodzi, nie? Ale spekulanci, którzy rozgrywają tu. I teraz tak. Czym spekulacja różni się od pokera? Bo często to porównuję. To będzie też ciężkie do skumania, ale bardzo ważne. I to też często tłumaczę ludziom, którzy się gdzieś tam ze mną spotykają. Jeśli obserwujemy jakiś mecz pokerowy, powiedzmy mamy stolik i mamy na końcu dwóch
dwóch grających. A, jeszcze raz, ja nie gram w pokera, ale fascynuje mnie ta gra jako taka gra między dwoma osobowościami, nie? No i tutaj mamy jednego gościa i drugiego, nie? No to tak. Jeśli jesteś tym gościem, czyli jesteś przy stole do gry i twoje zlecenia wpływają na rynek, to jesteś w stanie zabidować, jesteś w stanie zablefować i to ty wiesz, czy ten blef się udał, czy nie. Mamy też dookoła publikę. I teraz tak, jak to wygląda u nas? W przypadku graczy, na przykład na danej spółce, którzy rozgrywają daną spółkę, oni wiedzą, że jeśli sprzedają i pojawi się po drugiej stronie kupujący, to zaczynają kupować. To jest prawdziwy rynek. Są uczestnikami gry. Potrafią przetestować rynek, dostać informację zwrotną i na tej podstawie podjąć decyzję. Dlaczego my spekulanci na dużych forexowych rynkach i walutowych i indeksowych mamy problem, duży problem? Ponieważ my jesteśmy publiką. Jesteśmy publiką. Co robił Livermore, kiedy chciał kupować akcje? Zaczynał je sprzedawać. Jeśli walił i te akcje w dół i widział, że jest tam jakiś fundamentalny popyt, ktoś chce kupować tą akcję po coraz lepszych cenach, odwracał i walał do góry, ale on miał tą informację. To na przykład nam się udaje na Bitcoinie robić, na różnych coinach. Tam jeszcze jest dużo ulicy, gdzie ja jestem w stanie coś sprzedać, zobaczyć, czy ktoś kupuje i wyciągnąć to do góry. I tak działa spekulacja. I wtedy jesteś uczestnikiem gry. Kim my jesteśmy w takim razie na tej OTS-ie, w tej grze forexowej z brokerami, bucket shopowymi, to już szkoda gadać, ale nawet na giełdzie papierów wartościowych. Jesteśmy tym planktonem, tak? Jeśli nie masz 20-30% obrotów w tej spółce czy walorze, to jesteśmy planktonem. I co my możemy jedynie zrobić? Możemy obserwować tych dwóch graczy i zastanawiać się, co byśmy zrobili na ich miejscu i co by było najbardziej logiczne i najbardziej efektywne. Jaki blef? I to, co robię na rynku i wam pokazuję, to jest właśnie taka obserwacja. Ja się zastanawiam, co rynek zrobi, jeśli zablefuje wzrosty i zbierze tutaj grających na wzrosty i wywiezie ich na dół, bo to jest najlepszy sposób, żeby ich wywieźć. Taki sam blef obowiązuje w pokerze. Jak udać, że mam dobre karty i wygrać z tym drugim gościem? On robi to samo, tak? To, co mówiliśmy, gra konkurencyjna. I w jakiej my jesteśmy pozycji jako spekulanci? To też musicie sobie uświadomić. My jesteśmy w tej pozycji tego planktonu, który nie dość tego, że nie bierze udziału w grze, bo co, zrzucicie DAX-a tak, że on to poczuje, że poczujecie popyt, zobaczycie, kto tam zbiera? Musielibyście mieć pieniądze rzędu 20-30 milionów euro, żeby coś tam porobić, nie? I zobaczyć, kto po drugiej stronie jest, czy tam jest popyt, czy ktoś próbuje oszukiwać, tak? Czy ktoś próbuje blefować, nie chcę używać słowa oszukiwać. Jeśli jesteście uczestnikami gry, to macie karty, blefujecie i widzicie przeciwnika, bo z nim nawiązujecie bezpośredni kontakt. Jesteśmy planktonem, no to między sobą się zakładamy, który z nich wygra. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz tak. Dlatego polecam normalne, prawdziwe rynki jak GPW, New Connect i tak dalej, gdzie wy możecie poczuć się jak gracze. I widzieć na przykład, że jeśli ktoś blefuje, to zagrać na ten blef. Oczywiście mamy gorzej, bo nie mamy tej pewności, czy on zablefował. Rozgrywający ma lepiej. Oni mają lepiej, bo oni wiedzą co. Ale gdzie nasza przewaga jest? Taka, że oni grają o wszystko, o ten cały stolik. Powiedzmy 1 miliard. A my gramy tu o 1 milion. Jak zgarnąć z tego pańskiego stołu jak najwięcej? Takim graczem przy stoliku byłem w paru coinach, w spółkach giełdowych i tak dalej. Fajna zabawa. Polecam wam. Jeśli ktoś mówi, że nie może być takim graczem przy stoliku, radzę prosty eksperyment. Weźcie spółkę z New Connecta, która ma 10 tysięcy obrotów dziennie. Jeśli władujecie tam 20 tysięcy, to będziecie rozgrywać, będziecie przy stoliku i zobaczycie, jakie to jest trudne. To nie jest takie wcale proste, żeby to rozegrać. Ale ich przewagą jest to, że czytają karty, czytają blef, wiedzą, jaka jest odpowiedź rynku. Czyli jeśli ja sprzedaję, widzę, czy ktoś kupuje. A my co widzimy? My widzimy, że coś się sprzedaje, że rynek idzie w dół. Ale nie wiem, czy ten koleś to zrobił, czy wszyscy się na to rzucili. Nie mamy pojęcia, nie? I to jest ta przewaga, którą mają grający na rynku w bezpośredni sposób i mający wpływ na cenę, nie? My jako plankton możemy sobie obstawiać, kto wygra i kto ma rację. Zrozumienie tej idei
bardzo dużo wam zmieni w waszym tradingu, bo wtedy będziecie nie myśleć o tym, czy cena kontynuacyjnie rośnie, ale czy na rynku jest blef. Na przykład 15:30, ładują się stany, rynek jest spanikowany, no tak, i ulica jest spanikowana, no to jest jakiś blef. Ten koleś zbiera całą podaż. Wszystkie gorące towary są w jego rękach, nie? Które w danej chwili chciały być sprzedane. Nie? Potem może dyktować cenę, po jakiej ten rynek, po jakiej sprzedać te towary. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Więc każdy z was grający na MT4 i innych takich duperelach, nawet grający małą pozycją na rynku, będzie planktonem pomiędzy rozgrywającymi głównymi gdzieś tam siłami, które próbują się szachować i zarobić pieniądze i wyrwać sobie kasę. Oczywiście nazywam to plankton, ale powinniśmy to nazwać mięso armatnie. Rozumiecie? Jeśli ten przesunie rynek o ileś, a my na dźwigni będziemy, no to leżymy. I tak należy postrzegać drobnych spekulantów. I jakie są przewagi drobnego spekulanta? No to, że mamy większą dźwignię, to, że jesteśmy w stanie uciec z pozycji. Oni nie. Jeśli oni zablefują, to dużo więcej kasy na rynku stoi. Nie? Jakby ja tak patrzę na rynek, że gdzieś na DAX-ie rynek jest rozgrywany, jest blefowany, jest trzymany, jest dystrybucja, jest akumulacja, żeby nie pokazać ulicy, jakie się ma plany. Rynek, który często utrzymywany jest w takiej pewności wzrostów, no widać, że wybija kolejne szczyty, ale robi to tak sztucznie, ktoś to zwala i tak w kółko. I te blefy i te rzeczy, które wam pokazuję na grupie, są. I teraz tak, wracając do tej części konkurencyjnej, części gry. Jeśli my obstawiamy, bo tak należy do tego podejść, co zrobi rynek, co zrobią grubasy, jak to rozegrają, to możemy obstawiać tylko i wyłącznie, tak jak Mark Douglas pisał, prawdopodobieństwo pewnych ruchów. Czyli ja mogę powiedzieć, gdybym był grubasem, teraz bym zczyścił rynek, bo cena jest atrakcyjna i takie zagranie na wywalenie stopów spowodowałoby największy zysk. Ale czy ten koleś to zrobi, czy koleś? To też jest takie uogólnienie i generalizowanie. Czy ten kapitał to zrobi, czy nie? To już zależy od tego kapitału. Dlatego też rynki, i to jest też udokumentowane, udowodnione, w lato zupełnie inaczej się zachowują. Ponieważ dużo rzeczy rozgrywających ma w tamtym czasie wakacje. Nie? To też musicie zrozumieć. To widać, że rynki nie są tak efektywne, jak sądzą profesorowie i zależą od tych osób. Widzicie i czujecie, że jak wchodzi Japonia o pierwszej w nocy, to już coś się zmienia na rynku, nie? Układ sił się zmienia. Wchodzi Europa, układ sił się zmienia. Są jakieś podpuchy. Rano myśleliście, że wszystko będzie rosło i co? Nie ma. Była podpucha do góry, zapakowanie się futuresy, spadek na dół, oszukanie rynku. Idzie spadli, przybili low dzisiaj na sesji na DAX-ie po to, żeby wywalić wszystkich longów. W 2001 roku spotkałem takiego gościa, zresztą na giełda.chat.com.pl i tam mieliśmy PL Biznes WGPW. Nie wiem, czy ktoś pamięta te czasy. On tak fajnie powiedział na kontraktach terminowych: Rafał, będzie spadało, są kupujący. Ja wtedy tego nie rozumiałem. Mówię, no jak to, jak są kupujący, to chyba będzie rosło. Nie. Mówię, są kupujący, będzie spadać. A mówię, ale czemu? No bo jeśli ci ludzie kupili po coraz wyższych cenach i tu mamy jakiś worek ludzi zapakowanych w gorący towar i kartofel, no to jeśli ktoś im to wszystko sprzedał gdzieś na górkach, no to co, jak mają ten kartofel, to jedyną drogą, którą jest, to mogą sprzedawać. Więc często wzrost albo spadek jest idealną okazją do zakumulowania bądź dystrybucji. I jak tak patrzycie na rynek, będziecie te rzeczy gdzieś tam wyprzedzać. Oczywiście, powiecie mi, gadasz, Rafał, tak ogólnikami i tak pierdołami, ale słuchajcie, to, co pokazuje na tej OTS-ie, to, co pokazuje w tych rzeczywistych zagraniach, wynika z tych wszystkich koncepcji, z niczego innego. Nie wynika z jakiejś magicznej formuły raz, dwa, trzy. Jakie tam Mike Cancun miał ten pattern numer 7, pattern numer 20, czyli mówiąc w skrócie, wątroba na wierzchu i kiszki na lewą stronę to kupuje. Jak serce jest czerwone w tych wnętrznościach, to jest wojna na przykład. Tak? Takie absurdy, nie? Możecie się z tym nie zgadzać,
Ale wszystko, co robię i pokazuję wam na realnym rynku i nie szkolę, to jeszcze raz powiem, za pieniądze, ani nie biorę od ludzi pieniędzy w zarządzanie. Wielu się o tym przekonało, kiedy im pokazałem FAQ, jak chcieli takie oferty mi składać. Robię tylko i wyłącznie w oparciu o to myślenie i kombinowanie na rynku. Tak? Dlatego też na tej OTS-ie pokazywaliśmy dużo pokerowych zagrań, takich rzeczy, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo podobne do tego. Dzisiaj chciałem wam przekazać te wszystkie takie szczególne myślenie na temat spekulacji, żeby wam się w oczach, w głowie pozmieniało. I nie jest to wyssane z palca, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale w naszym propie 95% ludzi jest na plusie i to jest fakt. Handlujemy na kryptowalutach, moimi pieniędzmi gdzieś tam. I to jest fakt, nie? To jest fakt. Tyle, nie? I teraz jakby wychodząc z tego faktu, mówię wam. Nie wierzcie szkoleniowcom, bo gdyby zarabiali na rynku, to by nie szkolili. I że prawdziwi traderzy zarabia na rynku. I to jest jakby klucz tej mojej, myślę, że wypowiedzi. Będą jakieś pytania, to zaraz mogę... Rafał, powiedz to, order Bóg rządzi. No tak, tak, myślę, że tak. Ale też nie w rozumieniu człowieka w kurce. Pozdrawiam Johnny, bo widzę, że tutaj mi napisał, że order Bóg rządzi. Tak, jest ważny. Jest bardziej ważny, myślę, że niż wykres. Ale jeszcze tam trzeba było dodać myślenie prospekulacyjne i byłby z tego zysk, nie? No. Co? 1367 osób live? Pogięło was? Kryptowaluty to syf. Powodzenia. Lola monola. No przecież ja to mówię od wielu lat, że jest to bańka spekulacyjna. Ale my jako spekulanci, jak widzę zmianę ceny, widzę ludzi, którzy chcą kupować, sprzedawać, tylko brać, nie? Nie będę się kłócił, jak ktoś chce sprzedać mi coś tanio, a potem będę wiedział, że chce to sprzedać drogo i odwrotnie. Przecież mówiłem wam o spadku na Bitcoinie i jak myślicie, no? Ten cały zjazd 60 tysięcy na 30 tysięcy zshortowaliśmy w naszym propie, w CryptoJamie. I to pięknie wyszło, nie? No. Czepiacie się tak krótko, że się czepiam tych szkoleniowców i tak dalej. Tak, mam z nich pompę i nie będę oszukiwał, że chciałbym, żeby w Polsce był taki etos tradera, wojownika, grającego fair play na rynku. Ja osobiście do nic nie mam, ale uważam, że no... Ja bym wolał się z nimi na rynku spotkać, a nie jakieś szkolenia. Mówię to po prostu z pełną odpowiedzialnością. Albo wybiera się jasną stronę mocy i się walczy na rynku jak wielcy traderzy i stara się tam zarobić i być najlepszym. To jest ciężka droga, bo tak jak powiedziałem, na podium jest tam mało miejsc, tak? 5%, a ze szkoleń, wiecie, tam ludzie mogą żyć, nie? Ja tego się nigdy nie tknę, wiecie, obiecałem ludziom, że nie zrobię nigdy szkoleń i nie będę robił, poza jakimiś darmowymi i tyle. Macie jakieś pytania, to przygotujcie. Rafał, co sądzisz o Grzegorzie Moskwie, czy umie zarabiać? Ja nie znam większości szkoleniowców. Zapraszamy ich zawsze na grupę, tak? Zapraszamy ich na TJS, żeby o godzinie 12 w piątki mogli powiedzieć. Żebyście mogli też, tak jak teraz piszecie pewnie na mój temat różne teksty, żebyście mogli się skonfrontować. Pamiętajcie, że TJS powstał w duchu wolności słowa i konfrontacji. To jest dżem. Ja nie uważam, że mam rację. Wcale. Nie uważam, że to, co wam powiedziałem, jest w 100% pewne. Widzę po prostu różnicę na koncie. To wszystko. Może ktoś ma lepsze metody, ale jeśli ma, to chcę je zobaczyć. Jeśli ktoś mówi, to jest gówno warte, to mi pokaż coś lepszego. Jeśli ja mówię, że wushu jest najlepszą sztuką walki, a ty mówisz mi, że MMA, to ja chcę to zobaczyć. Ja chcę dostać w mordę. Przyjdź i pokaż mi, nie? Ja mówię, że MMA jest najlepsze w tej chwili, tak? A jak ktoś mi wyskoczy z wushu, no to ja mówię, to chodź. Zobaczymy, czy to wushu jest czy coś warte. Czy karate, shotokan i inne rzeczy. Ćwiczyłem karate, więc nie będę obrażał, ale to nie jest taka skuteczna walka, jak sztuka walki, jak MMA. Więc jakby z tej perspektywy na to patrzę. Wiecie, co mnie bardzo wkurza i w Polsce i martwi? Że ja się wychowałem w latach 90. w takim etosie spekulanta na giełdzie papierów wartościowych, gdzie były akcje, były IPOsy, szedłem sobie do brokera w Penetratorze albo w Elimarze i to był mój kumpel, który brał prowizję od mojego obrotu, ani od mojej straty. Ja wiedziałem, że on to puszcza na rynek, że on nie jest odpowiedzialny za to, jak ten rynek działa. Rozumiecie? A w tej chwili
jak jest postrzegana spekulacja, przez wilka z Wall Street, mówię to wszystkim, przecież to jest oszust, oszukał wiele ludzi, łowca frajerów, tak? A przez kogo powinna być, jak spekulacja powinna być postrzegana? Jak film Big Short na przykład, tak? Na pewno nie Wall Street, bo tam mamy insiderów, nie? Ale o takiej spekulacji myślę. Dlatego też będę z pełną premedytacją tępił wszystkich szkoleniowców, wszystkich ludzi, którzy wciskają kit, a promował ludzi, którzy chcą walczyć na rynku, nawet przegrywając, tak? I uświadamiał, że 95% ludzi traci, bo na tym to polega. Na 100 zawodników MMA paru jest znanych, tak? Na iluś zawodników w tenisie paru zarabia. Chcecie, dobra pytanie, chcecie zarabiać tak jak Lewandowski, on tutaj w złotej 44 też ma mieszkanie, mieć fajną dziewczynę, super samochody i kupę kasy? Nic prostszego, idźcie do szkoleniowca, nauczy was kopać w piłkę. Tak myślicie, że tak jest? Nie wiem, nauczy was rozpoznawać sygnały na trawie, na murawie z analizy technicznej, dzięki temu będziecie lepiej kopać? Nie, to wymaga odpowiedniego przygotowania fizycznego, odpowiedniej koordynacji ruchowej i jeszcze wielu, wielu, wielu czynników, których pewnie nie znam, bo nie jestem piłkarzem, tak? Ale on jest najlepszy. Ba, i musi być lepszy od innych, którzy też są najlepsi. 100 najlepszych biegaczy na świecie, pomimo tego, że 97 z nich nie zdobyło żadnego medalu, jest szybszych od was wszystkich na tym live'ie. Czy oni są cieniasami? Nie, są szybsi, ale tych trzech, które jest na podium, są najszybsi. Oni dostają najlepsze kontrakty reklamowe i wszystko. I zobaczcie, ile osób gra w tenisa, ile osób gra w piłkę, ile osób na tym zarabia. To jest podobna statystyka. Dlatego powtarzam to non-stop. Spekulacja jest grą konkurencyjną. Na szczycie jest zawsze mało miejsca. Jeśli wszyscy będą dobrzy, tak jak najlepszy spekulant Livermore w tamtym czasie, bo może tak być, że jak Livermore by się przeniósł do naszych czasów, okazałby się totalnym cieniasem. Tak się rozwinęły umiejętności spekulacyjne. Rozumiecie? W danym czasie był najlepszy. Myślę, że na pierwszej olimpiadzie, gdzie startowali aptekarze, bednarze, jacyś kominiarze, pierwszej olimpiadzie w Atenach, amatorzy, byście pokonali ich na setkę teraz. Byście pewnie wygrali mistrzostwa olimpijskie, olimpiadę byście wygrali, nie? Na pierwszej olimpiadzie, nie? Dlatego to jest dyscyplina konkurencyjna i konkurencja się coraz bardziej zaostrza. Są automaty, jest HFT, ten rynek wydaje się cięższy, nie? Ktoś tam ma rację, Rafał ma pieniądze, tak. No ale chcę, żebyście to zrozumieli. Dlatego też KNF się czepia o to, że większość straci i ciężko się nie czepiać, ale tak jest, tak będzie. Nawet na GPW większość was będzie tracić, jeśli będziecie systematycznie jak spekulanci grać. Jak gospodarka rozwinie się do przodu, zarobicie. Będą to papierowe zyski plus to, co wskoczy na stół do gry. Rozumiecie, co chcę przekazać, nie? I teraz tak, ja mam duszę gdzieś tam wojownika, chcę mieć rację na rynku. To rynek rozstrzyga, czy miałeś rację, czy nie. Nie to, czy ładnie narysowałeś wykres. Twój stan konta, to czy te trady, które zrobiłeś na końcu zamieniły się w pieniądze, one mówią o tym, czy masz rację, czy nie. Jeśli przyjdzie mi gościu z analizy technicznej fal Eliota i powie, zarobiłem na tym miliony i tylko i wyłącznie na rysowaniu fal, hołk. Ja wiecie, że jak ktoś mi pokazuje wyniki, to ja zawsze mam szacun do takiej osoby. Bez względu na to, jak to osiągnął. Mógł nawet posługiwać się klapą w kiblu. Jeśli tak to zrobił i wymyślił i wygrał na rynku, znaczy, że jest lepszy, nie? Po prostu jest lepszy, nie? No. Rafał ma palcie na szkło, Mateusza od Pałacu Kultury przybija. Rafał, jakie metody Szwajcara ci zaszkodziły? O, to jest ciekawe. Czy nie chcę demonizować Szwajcara, ale byłem przez pewien czas jakby pod wrażeniem jego efektywności, jakby takiej siły przebicia, tak? On stał się takim twardogłowym spekulantem, który patrzy na wykres i podejmuje decyzje, wejście, wyjście i tak dalej. Ale to, co jest jego ślepą uliczką, to jest to, że on bazuje na takiej statystyce wynikającej z wykresu, tak? Tam nie ma myślenia z tyłu, a mi się to nie podoba. I brak tego myślenia powoduje, że no nie można jakby osiągać dużo rewelacyjnych wyników, bo samym twardogłowiem Szwajcara, wiecie, on przyjmował ludzi na grupę, a potem wypieprzał wszystkich i uważał, że wszyscy nie mają racji, tylko on, no powoduje, że doszedł do pewnej takiej zgubionej ścieżki ewolucji tradera, nie?
I te jego metody działają na MT4, nie na prawdziwym rynku. Na prawdziwym rynku musiałby oczekiwać jakby zebrania, wypełnienia swojego zlecenia. On stosuje metody buy stop, które na realnym rynku, jak przeskoczy rynek, przeskoczą razem z nim, tak? Czyli u market makerów te jego metody zadziałają, ale nie dadzą jakichś rewelacyjnych wyników, nie? I dlaczego sobie tak trochę spaczyłem? No bo zacząłem znowu analizować analizę techniczną, bez sensu zupełnie. Skoro to, co robiłem w 2015, to co wam pokazywałem na tych ugranych tradeach, fantastycznie działało. I zamiast pójść w kierunku właśnie ceny, to zrobiłem krok w tył i poszedłem w stronę wykresu, że czegoś nie widziałem. A się okazało, że eliminując całkowicie wykresy, jeszcze dalej i lepiej można było z tym pójść, nie? To jak się nauczyć czegokolwiek, skoro szkoleniowcy są B, a ty też nie uczysz? I tu wracam do tego, o czym mówiłem na samym początku. Spekulacja jest grą konkurencyjną. Czego ty się, to kurwy nędzy, sorry, że tak powiem, chcesz nauczyć? Czego chcesz nauczyć? Idź do Federera, najlepszej rakiety na świecie, i uważasz, że ten najlepsza rakieta nauczy cię czegokolwiek? Nauczy cię wygrywać z Nadalem? I on ci pokaże, jak on wygrał z Nadalem, ale czy ty jesteś w stanie wygrać z Nadalem? No nie. Musiałbyś ćwiczyć jak on, zapierdalać jak on, mieć jeszcze taką koordynację jak on i na końcu jeszcze odpowiedni mindset i wyjść na ten kort i załatwić Nadala. I grać przez 20-30 lat w tego tenisa od małego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? Wy chcecie nauczyć się tego. To nie jest operacja na otwartym sercu, gdzie jakiś chirurg jest w stanie się tego nauczyć. To nie jest budowa nawet broni atomowej, gdzie jesteś w stanie, wykonując odpowiednie kroki, zbudować tą broń atomową. Spekulacja nie jest, tak? To jak odwrócę twoje pytanie. Kurde, dajcie mi jakiegoś szkoleniowca, który nauczy mnie, jak na olimpiadzie mam na 100 metrów wygrać pierwsze miejsce. Dam radę to zrobić, czy nie? Czy da radę ktoś to zrobić, ktoś mnie nauczyć tego? No nie. To wynika od wielu parametrów i od tego, czy ja tam stanę i jeszcze w odpowiedni sposób będę działał. Czy ktoś grający w szachy nauczy drugiej osoby w odpowiedni sposób szach? Ja mogę ci nauczyć, jak figury rozłożyć i jak one skaczą, ale gra będzie zależała od ciebie, od twojej pomysłowości, nie? Dlatego z tym walczę, że szkoleniowcy próbują was nauczyć jakiejś metody. Tu nie ma metody. Tu jest spryt, bycie cwanym i tyle. Jest pewien zbiór zasad i zachowań, które możecie sobie wdrożyć i myśleć i blefować, tak jak w pokerze, liczyć karty i tak dalej, ale one nie dają wam gwarancji sukcesu, nie dają wam po prostu, nie mogą wam dawać, bo wszyscy inni, którzy są na rynku, oni te metody też znają, tak? Więc szukacie przewag, szukacie w czym być lepszym, szukać przewag w panikach na rynku, wiedzieć, czy załadować się, czy nie, filtrować, pozycja to, brak pozycji to też pozycja, nie? Rozumiecie, o co chodzi, nie? Rafał, nie znasz się na analizie technicznej, jesteś wkurwiony, że nikt dobry ci nie chce tego pokazać. Ależ ja chcę, żeby ktoś mi pokazał. Przyjdzie, niech tutaj pokaże te miliony z analizy technicznej. Z miłą chęcią je zobaczę. Nikt się jeszcze nie pojawił. Był taki koleś, Randy się nazywał, on już nie żyje. On tępił wszystkich tych oszustów od tych łamiących się łyżeczek, od lewitacji w latach 60-tych, 70-tych. I nawet wyznaczył nagrodę, $1 000 000, jak ktoś mu udowodni, że te paranormalne właściwości istnieją, czyli czytanie w mózg, czytanie telepatyczne, wyginanie łyżeczek i tak dalej. Nie? I bardzo dużo zrobił dla takiego racjonalnego myślenia naukowego. No i co się okazało? Po ten $1 000 000 nikt nie sięgnął, ale każdy uważał, że umie chodzić po wodzie, łamać łyżeczki, czytać w myślach, tak? Przewidywać przyszłość i co? I gówno. Gówno. Nic z tego nie wyszło. Przeczytajcie sobie o gościu. Randy się nazywał. Tak? Bardzo łebski gość. Tępił wszystkich takich oszustów, na magików, którzy żerowali na ludzkiej naiwności. Nie? I to chcę też wam przekazać. Ja nie mam problemu, żeby ktoś mi przyszedł tutaj na live'ie i powiedział: analiza techniczna działa, proszę, zarobiłem na tym miliony. Nie? Super. No i mówię, no dobra, to powtarzajmy to. Nie? Ja uważam, że są efektywniejsze sposoby. Tak samo jakbyście przyszli i powiedzieli: znam karate Shotokan, wklepałem dzieciom pod szkołą. Nie? Okej, no pewnie wklepałeś, nie? To ja mówię, dobra, to stawiam ci zawodnika MMA i tyle. Sam ćwiczyłem karate Shotokan, więc nie obrażam tego stylu walki, ale reasumując, no jest te techniki, kata i tak dalej,
i tam nie ma parteru, no są słabsze niż MMA i sambo i tak dalej. No mówmy szczerze, no w klatce rządzą inne parametry, nie? Więc myślmy racjonalnie i odpowiadajmy sobie na te pytania racjonalnie, a nie fikcją jakoś, nie? No. Okej, robimy chwilkę przerwy i pytania i odpowiedzi. Mam jakieś pytania, to jest za dużo ich tego jest, nie? Widzieliście tą czołówkę, którą chłopaki przygotowali? Tak postrzegamy do oktagonu Fibonacciego. A, Fikołek z Fibonacci Team był kiedyś 3 razy zapraszany na Tejotesa, żeby pokazał te magiczne swoje sztuczki. I za każdym razem przed odwoływał, więc już nie ma tam nawet zaproszenia na to, nie? Dobra, odpowiadam na pytania. O Boże, nie. Czy coach Mike ma szansę zostać najbogatszym człowiekiem w Polsce? Uważam, że wszyscy ludzie tam z tego MLM-a, nie wiem, z tych wszystkich coachów. Jestem racjonalną osobą, zero-jedynkową, nie wierzę w coś takiego. $1 million Paranormal Challenge. Tak, dokładnie. James Randi. Dokładnie. Poczytajcie sobie o gościu. Każda metoda jest dobra, która przynosi zyski. Dokładnie. Każda sztuka walki, która broni się w oktagonie, jest dobra, nie? Rafał, używasz stoplosa. A właśnie, wiele osób mnie hejtuje za stoplosa. Mówię, że jest dla małych dziewczynek. O co w tym chodziło? Obejrzyjcie sobie tę prezentację, w którym tłumaczę o co chodzi w podejściu do stoplosa. Stoplos też buduje pewne, mówiąc krótko, co powoduje stoplos? Stoplos buduje w was bronienie słabych pozycji, nie? Czyli jeśli rynek gdzieś tutaj się wybił z rana i tutaj miał gdzieś denko, i tutaj jacyś ludzie zaczęli kupować, wierząc w wzrosty, no to ja wiem, że w 100% oni tutaj będą wywalać, nie? Tam już puszczą im gacie, nie? Taki stop loss ustawiony tu, to jest prośba o zczyszczenie rachunku. A o co chodzi? Jeśli bazujecie na cenie, to lepiej wyskakiwać po tych maksach, nawet patrząc na stocha. Stocha nie pod względem analizy technicznej, tylko pod względem prędkości ceny. Cena się zatrzymuje, wywalamy. Więc jakby ustawianie sobie SL, AB powoduje, że właśnie w tych miejscach pro spekulanci będą was wywalać. I teraz tak, wymyślicie sobie, o ustawiłem stop lossa w zajebistym super miejscu, jest to idealne. Gwarantuję wam, że większość ulicy postawi właśnie dokładnie na tym low tego stop lossa, żeby ograniczyć straty. A o co mi chodzi jako spekulantowi? Że wybić wam tego stop lossa, bo tutaj się pojawi podaż, ja sobie ją zbiorę i potem znowu wam sprzedam na górce. O to chodzi. Dlatego to jest moje podejście, że stop lossy są dla małych dziewczynek. A jak należy podchodzić do strat? Brakiem scenariusza. Livermore to robił. Livermore nie patrzył na cenę, tylko patrzył, czy jego scenariusz się spełnia. Jeśli przestał się spełniać, wychodziłem z pozycji. Jeśli ja mówię A, a rynek robi B, to znaczy, że się mylę. Natychmiast muszę opuścić pozycję. Których szkoleniowców zapraszałeś na TJS? No Smug był przecież, bo się z niego zbijaliśmy, więc stwierdziliśmy, że powinniśmy go zaprosić. Sam zresztą na tym live'ie powiedział, że więcej kasy zrobił na szkoleniach, nie? Czy stosujesz wolumen w swojej spekulacji? Wolumen jest przydatny, ale pamiętajcie, że jest dużo dark pooli, są opcje na rynkach, futuresy. Ten wolumen jest mocno zmanipulowany, nie? Ukryty, nie? Czy trading to gra czy inwestycja? Raczej gra, to co wam pokazałem, nie? Granie małym kapitałem na większych TF-ach ma sens. Ja na przykład gram na dużych TF-ach, tylko nikt tego nie widzi. Jak pokazywałem 1800 WIG20 do 1800 WIG20 przez 7 miesięcy do 2,5, to przeszło bez echa. A każdy widzi na przykład takiego DAX-a, nie jak dzisiaj, nie? Czy twoje wejścia są lepsze niż losowe wejścia? Nie, myślę, że nie. Wyjścia są lepsze. Wyjścia są na cenie, czyli wtedy, kiedy zarabiam. Mam wpływ na to, kiedy wyjdę. Dlatego też w wielu eksperymentach, które robiliśmy na Tejotesie, graliśmy przeciwko sobie, a ja byłem zarobiony i strona przeciwna była zarobiona. Rozumiecie, o co mi chodzi? Przecież wy chcielibyście trafiać w wejście, a ja wejdę do ringu i
mam zamiar prędzej czy później wygrać tą walkę. To wszystko, nie? Przemek Mućka zarobił na AT, już nie pamiętasz o nim. Pamiętam o nim. Przemek jest świetnym traderem. On trzyma pozycję bardzo długo i to mówię z pełną premedytacją. Ja uważam, że Przemek Mućka stosuje, mówi o analizie technicznej, ale trzyma się ceny, nie? I to samo też o Norbelcie mogę powiedzieć, że jego SR-y to nie jest analiza techniczna, że to jest gdzieś tam dalej posunięta analiza techniczna, wychodząca poza analizę techniczną, o myśleniu ceny, nie? Czy dużo razy w swoim życiu wyzerowałeś konto? Wiecie co, po czym można poznać prawdziwego tradera i spekulanta? Ostatnio na przykład takiego spotkałem, pogadaliśmy sobie, od tego, że zaczyna od swoich strat, nie? Ja mogę zacząć od tego, że na każdym rynku, na którym zaczynałem, straciłem. I na Forexie, i na akcjach, i na futuresach. Każdy rynek miał widać w kogoś. Fraktala zaproś. Słuchaj, my nie zapraszamy tutaj ludzi po kursach na uwodzenie, bo cały fraktal to jest NLP. Mnie kurwica strzela, jak ja widzę ludzi, którzy próbują mnie neurolingwistycznie programować i nie są tacy, jacy są. To są pseudotraderzy. No, kto uczy tradingu w taki sposób, tam nie ma wyników. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Nie będę promował traderów po kursie uwodzenia. Dobra. Czy według ciebie traderem albo się jest na 100%? Nie, wiecie co, bo albo może być coś pobocznego. Idea lunchtime tradera, Marco De Maria, nie, to też to nie jest trader. Słuchajcie, ja nie mówię o tym, że trader zarabia tylko na rynku, że wy macie tylko i wyłącznie grać na rynku, rzucić robotę, bo uważam, że nawet to, co na nagraniach z 2015, mi duży komfort dało to, że miałem swoją firmę, normalną działalność i tradowałem wtedy, kiedy chciałem, kiedy widziałem okazję. Bardzo ciężko jest być traderem na 24 godziny, bo musisz też odpuścić pozycję, nie być w tradzie. Brak pozycji to też pozycja. Dlatego też polecam osobom, żeby jak już robicie coś, to robicie na bardzo, jak jesteście tak debilami, chcecie iść w spekulacje i kochacie to tak jak my tutaj w tej OTS-ie, to zacznijcie od 100 zł, naprawdę. Ja wam mówię, że jeśli na 100 zł nie zarobicie, nie zacznie łapać na 100 zł, to nie złapicie na 1000 ani na milionie. I to jest główne takie przesłanie tej OTS-u. Jak już musisz być takim debilem i zacząć spekulacje, najtrudniejszą dziedzinę, najtrudniejszą, najbardziej konkurencyjną dziedzinę na świecie, to zacznij od małych kwot i się przekonasz. Jeśli stracisz 1000 zł, nic się nie stanie. A jeśli zaczniesz od dużych kwot, tak jak łowcy frajerów namawiali tam ludzi, ci szkoleniowcy i tak dalej, no to stracisz dom, rodzinę, pogorszy się twój status finansowy, nie? I ten komfort psychiczny jest ważny. Jeśli zarabiacie gdzieś obok, to łatwiej wam się nauczyć, nie? Ja widziałem sporo traderów, którzy zarabiali dodatkową kasę na tradingu i da się tak robić, a jednocześnie przechodząc na full etat trading, rozwalali się psychicznie, no bo z tego trzeba było płacić rachunki. Traderzy doświadczeni mówią, że rynek to dziwka. Daje ci wtedy, kiedy ty tego nie chcesz, nie? Najbardziej, za darmo ci daje wtedy. A tak, to musisz słono za to płacić, nie? I nie daje ci wtedy, kiedy chcesz. Jeśli chcesz wakacje, nie dostaniesz. Jeśli chcesz coś, nie dostaniesz, nie? No. Dlatego mówię, że traderzy zarabiają na rynku, żeby jasno oddzielić ludzi, którzy są stroną. W tej OTS-ie zrobiliśmy miejsce, że nie ma tam miejsca na sprzedaż, nie? Nie ma jakichś reflinków, nie ma ludzi naganiających na szkolenia, bo ja chciałbym porozmawiać z drugim traderem, nie bojąc się, że zaraz zdejmie mi gacie i mnie wyrucha na kasę, o, brzydko mówiąc, nie? O kurde, niech to się nie puści. Dobra, ale w każdym razie rozumiecie, o co mi chodzi. Jak gadacie ze sprzedawcą gdzieś, to czujecie się niekomfortowo. Ja chcę gadać tam jak z rodziną, mówić o ciężkich rzeczach i nie słyszeć z boku, to ja ci sprzedam kurs, albo dam ci jakieś rozwiązanie, albo kup ten wskaźnik. Nie ma na to miejsca w tej OTS-ie, bo uważam, że jak będziemy wałkować swoją psychikę, trady, sposoby radzenia sobie z rynkiem, każdy będzie stawał się z nas doskonalszy, ale nie będziemy iść w tą ślepą uliczkę, którą próbują nas rzucić szkoleniowcy, którzy żyją tylko i wyłącznie ze szkoleń. Nie? Jak wygląda twoja rutyna tradingowa? No, staram się o 5-6 obudzić, idę się kąpać i siadam do kresek. To wszystko. Co sądzisz o Markusie De Marii? A skomentuj grę Marcipola. A do Marcipol. No to Marcipol u nas na grupie. Ja go szanowałem, tylko powiem wam jedną rzecz. Im
poznałem też sporą grupę takich traderów zarabiających. Im bardziej zarabiający, tym bardziej pieprznięty. Osobowość skrajna. Wyobraźcie sobie, macie tradera, spekulanta, który musi stać w środku tłumu i mówić nie, nie spadnie, albo nie, nie wzrośnie. Trzeba być wariatem. I większość traderów skutecznych to są wariaci. I też w życiu osobistym. Wszyscy na przykład ci najskuteczniejsi u nas w propie, bo tacy ludzie, lubię ich, kumple, fajni, nie? Ale mają swoje odpały, nie? Musisz mieć odpały, jesteś psychiczny, jesteś... Ja mam swoje odpały przecież, widzicie to cały czas, nie? Jakie potrafię mieć odpały i nie można być normalnym w tym zawodzie. Nie można być, nie? Jaka jest twoja przewaga na rynku? To, że właśnie patrzę na rynek pod kątem tych grubasów, których wam rozpisałem. Ja kocham spekulacje, bo to dla mnie psychologia. No dokładnie, to jest bardzo dużo tego. Twoja psychologia z samym sobą. Audi, nowy Zelandczyk. Nie gram na tych parach, nie? Czy nie uważasz, że teraz DAX jest tani? Uważam, że o 15.30 będzie szczyt, prawdopodobny szczyt tej paniki, nie? Bo Stany się otwierają. Rynek będzie się bał tego otwarcia. Ja bym uciekał przed Stanami, jakbym był teraz posrany, nie? Dlatego też mam zamiar zamknąć tą pozycję. No i tak jak obiecałem, 5% przeznaczamy na ropie grałem nie miałem sukcesów na tym, wiecie? Książka, którą według ciebie koniecznie trzeba przestudiować, aby skutecznie tradować. No, wspomnienia gracza giełdowego. Ale widzicie, i myślę, że Czas spekulacji, jest taka książka, i Marka Douglasa. Kurde, wyleciałem. Jak ona się nazywała, Marka Douglasa? W transie inwestowania, nie? No. Rafał, patrzenie ceny w odniesieniu do tylko HLC, w jakim czasie wstecz? Znaczy, widzisz, no masz wczorajszą cenę możesz określić, zamknięcie, otwarcie i range średni, statystyczny też. I to już ci daje pewne informacje, co jest tanio, co jest drogo, nie? Powiedz, co myślisz o Patryku Krupińskim. A no, z Patrykiem Krupińskim na mechanice rynku się spotkaliśmy i chłopak chciał zarabiać na traderach, a ja mu powiedziałem, że to nie jest tędy droga, nie? Żeby rozwijać w Polsce spekulacje. No i tyle. I teraz poszedł w Exp Asset i mam nadzieję, że z tego wyjdzie, bo może skończyć jak Plichta, bo uważam, że to ma wszelkie znamiona niestety piramidy finansowej. Jest. No, Rafał, twoje ulubione pytanie, jakiego masz stocha? Dokładnie. Co do kasy na rynku, nie możecie o niej myśleć. Jeśli kasa będzie was motywowała, a nie wygrana, to przegracie, nie? Czyli staram się w tej chwili, na przykład błąd, który popełniam w przypadku tego trade'u dla dzieci. To są błędy. Powiem, jakie to są błędy. Mówiłem wam o tym, że rynek nie daje, kiedy chcecie z niego zabrać. No ja chcę teraz wziąć z tego rynku na to, żeby przekazać 5%. To już jest jeden z błędów, bo mogę się zafiksować, zbudować sobie przekonania, że chcę wyciągnąć tyle i tyle kasy, ponieważ chcę przekazać tyle środków na dzieciaki, nie? Albo na jakieś cele charytatywne. I to już jest błąd, który może doprowadzić do katastrofy w tym tradzie i ciężko sobie z tym zawalczyć, bo mogę się zafiksować i nie widzieć, że rynek już karmił kaczki i wyjść po prostu z rynku i zabrać tyle, ile mi dał. Nie więcej, bo rynek nie da ci więcej. Jak już zafiksuję się na tym, że rynek ma mi dać więcej niż chce, to jest problem. Dlatego teraz, na przykład w tym tradzie, który wam pokazuję, myślenie o kasie, może być zgubne. Normalnie trader powinien teraz siedzieć na dupie, patrzeć na godzinę, patrzeć na wybicie jakichś ważnych poziomów i panikę i wtedy wychodzić z pozycji. A teraz to, co ja robię, jest mega ciężkie, bo buduję sobie przekonania na waszych oczach i może mnie to kosztować, nie? Rafał, co myślisz o Kamilu Partyce? No to, co wam powiedziałem, fractal trader to są pseudo-traderzy. To nie są traderzy, to są ludzie z NLP i ze szkół uwodzenia. Co ja mogę o nich myśleć? Nie mam dla nich miejsca, nie polecam tego. Tam się nic nie nauczycie, zbudujecie sobie dziwne przekonania. Jeszcze zapłacicie za to kasę, bez sensu, totalnie. Skoro to jest gra konkurencyjna. Oni chcą wam wmówić, że w tej grze wszyscy wygrywają, stosując ich metody. No way. Co myślisz o Mariuszu Drozdowskim? Kiedyś opowiadał o tym za free, a teraz szkoli za hajs. To co o każdym. Lubię Mariusza, bo to jest taki, nawet można powiedzieć, kumpel. Gadam z każdym, nawet ze szkoleniowcami, siódkiem i tak dalej.
No ale poszedł w tą drogę, to jest jego wybór, trudno. Jakie mam zdanie o szkoleniowca, takie mam. Pamiętajcie, że u nas na TJS-ie każdy ma wstęp. Jeśli macie jakiś sposób na grę, możecie przyjść i o nim opowiedzieć. Jak potem przekształcicie w to w jakieś szkolenia, to im będzie po prostu tylko przykro. Co ja mogę zrobić? Będę dyskutował z wyborami dorosłych ludzi, ale tak, muszę określić, że Mariusz Drozdowski poszedł w szkolenia. Zrobił jakieś szkolenie ostatnio. Trudno, bo to tak, takie jest życie, tak? I jakby ja jestem spójny ze swoimi wartościami. Lubię go jako gościa, bo jest bardzo spoko człowiekiem, ale jako tradera już go nie będę postrzegał, jeśli będzie szkolił, nie? To jest takie zero-jedynkowe, nie? Jak zarządzasz ryzykiem, ile lota otwierasz na PLN konta? To jest bardzo ważne, bo pamiętacie te rany na 1 000 000 zł w Aliorze i na XTB? Wszyscy uważali, że ja tam się pakowałem pod korek. Tak, na tym koncie się pakowałem pod korek. Wielokrotnie mówiłem, że się gra za 1-2% kapitału, nie więcej, że powinniście to ryzyko mieć ograniczone. Nawet ja, kiedy wiem, co się dzieje na rynku, nie pakuję się. To jest coś takiego jak w tym boksie, tak? Jeśli wychodzisz na ring i jeden strzał cię zabija, to już nie masz potem kolejnej szansy, żeby zrobić rewanż. Musicie na tyle być mądrzy, żeby zdawać sobie sprawę, że na rynku są sytuacje nieprzewidywalne. Przecież wiesz, jakie spore pieniądze straciłem 9 września, czy 11 września 2001 roku? Siedziałem przed wykresami i tam CNBC oglądałem, pach, pierwszy samolot wieżowiec. O! Mówię, o kurde, no słabe to, nie? No bo wiadomo, ludzie poginęli, ale jako spekulant mówię, o, korekta jest, kupuję. Dlaczego? No kto by wpadł, że tam 3 samoloty gdzieś się rozbiją jeszcze dodatkowo, nie? Ja już przy drugim samolocie zaczynałem myśleć, że zaraz na Stany Zjednoczone spadnie ich 10, 20, nowa wojna nuklearna, nie wiadomo co. Rozumiecie, o co mi chodzi? To są sytuacje nieprzewidywalne. Żadna analiza techniczna wam na to nie odpowie. Ba, postąpiłem wtedy racjonalnie. Tak na zasadzie takiej miałem niższą cenę na wydarzenie losowe, czyli zacząłem skupować indeks, bo wtedy grałem na WIG20, ale już po drugim, trzecim, to samolocie, który się rozbił wieżowiec, potem ten wieżowiec się zawalił, ja byłem głupi, ja nie wiedziałam, o co chodzi, nie? Jest taka sytuacja, która się zdarza. I teraz tak, jeśli spekulujemy i się boimy cały czas takich sytuacji, bo może wystąpić, to jest błąd. Taka sytuacja prędzej czy później przyjdzie, tak jak 15 stycznia 2015 roku i w jakiś sposób nas szczyści. Musimy tak grać z money management, żeby nas nie szczyściła całkowicie, nie? Nie znam osobiście dobrego spekulanta i tradera, który by się nie zczyścił, nie zbankrutowałby, po prostu nie wyzerował. Nie znam takich ludzi. To jest doświadczenie, które musisz przejść, żeby zrozumieć, czym się wiąże ryzyko na rynku. Nie? No nie dasz rady poznać straty i psychiki na dnie, jak się znajdziesz, jeśli nie stracisz pieniędzy. Livermore w 1914 roku miał ten problem. Był totalnie spłukany, był zadłużony na $1 000 000. Dłużnicy go cisnęli o kasę. Nie był w stanie z tego wyjść. Dopiero kiedy oczyścił się, mógł się podnieść i zarobił swoje $100 000 000, które na dzisiejsze byłoby paroma miliardami. Musicie sobie zdawać sprawę. Nie znam gościa i w historii, tak jak analizuję historię, z dużych spekulantów, którzy by nie zaliczyli fuck-upa totalnego. Ale też znam ludzi, którzy zaliczyli te fuck-upy i wyszli na bardzo dużych pieniądzach. Livermore sobie strzelił w głowę, ale Bernard Baruch na przykład, nikt o nim nie mówi, skończył bardzo dobrze. Nie? Był doradcą prezydentów, bardzo bogatym człowiekiem, wpływowym, szanowanym. Tak? I też o to mi chodzi. Bystrzak TV, nie wiem. Nie wiem, co o Edku sądzić. A tu ludziki oglądają filmik na YouTubie i myślą, że zaraz tą też bańkę zarobią, a tu pusty depozyt. Dokładnie tak jest. Nie zarobicie w taki sposób pieniędzy. Mówiłem to po raz 10, jest to gra konkurencyjna. Nie dość, że musicie być lepsi, znaczy na poziomie Federera i Nadala i jeszcze mieć szczęście i wygrać, bo na podium jest bardzo mało miejsca. Rafał, powiedz coś więcej o money management. No tak, no. Jakby porównajcie do sportu. Różne rzeczy dają wam przewagę, tak? Mohamed Ali miał szybkie nogi, tak? Może nie był tu zbyt mocno zbudowany, ale wygrywał. Nie, Cormaya już wywaliłem dawno.
Rafał, czy analizowanie techniczne nie powoduje tego, że te płotki są przewidywane, co jest na rękę dla grubasów? Tak uważam. Z bardzo prostych przyczyn. Przeanalizowałem animatorów na rynku i to zagranicznym i polskim. Często te kreski są rysowane pod analizę techniczną. Rafał, jak można się przyłączyć do waszej elity? Nie jesteśmy żadną elitą. Jesteśmy fighterami, którzy próbują walczyć na rynku. To wszystko. A do propa można się zapisać, jakieś testy robimy i przyjmujemy, dywersyfikujemy ludzi z różnym doświadczeniem. W jaki sposób prowadzisz pozycję, jakie masz scenariusze? Wiecie co, ja wpadłem na taki bardzo prosty sposób. Ja mówię wcześniej, co powinno się wydarzyć i jeśli się to spełnia, to trzymam. Jeśli to się nie spełnia, to jestem w błędzie i wychodzę. I to jest mój stop loss. To nie jest stop loss na cenie, to jest stop loss na spełnianiu się pewnego scenariusza. Jeśli jest scenariusz spadkowy, no to wiadomo, że rano, jak mamy bessę, to jest podbicie i wiara w nowe wzrosty, potem zgaszenie, czyli dystrybucja, tak w kółko. W scenariuszu wzrostowym jest podobnie, tylko jest takie powiedzenie, że niedźwiedzie, byki wchodzą po schodach, a niedźwiedzie skaczą przez okno. Nie? I mamy powoli hossę, bessę i tak w kółko. Nie? Zauważycie to na rynku, że rano jest podbicie do góry, jeśli mamy spadki i wtedy jest cena atrakcyjna do dystrybucji i tak i odwrotnie w przypadku wzrostów. Nie? Trading Fight Club. No mieliśmy ten Trading Fight. Wielu ludzi od analizy technicznej to tak krytykowało, wielu ludzi to krytykowało. Uważam, to było zajebiste doświadczenie. Mogliście zobaczyć na żywo traderów, że to nie jest takie proste. Ludzi, którzy męczyli się przed kamerami ze swoją psiką. Ja też brałem w tym udział, bo zapoczątkowałem to. I szacun dla wszystkich, którzy wzięli w tym udział, nawet przegrali, bo to było dla nich, uważam, budujące doświadczenie, bo mogąc się potem oglądać, mają taki biofeedback, jak przeprowadzali transakcje. Nie? Jakie antidotum na słabą zmienność rynku? No jak jest słaba zmienność rynku, to idziesz na ryby, tak? Jesse Livermore mówił tak, że są sytuacje na rynku, że powinieneś po prostu pójść na jacht, na ryby i to wszystko, nic nie, nie, nie. Czy można się z tobą spotkać? Na FX Kawsach jest trading charytatywny, będziemy znowu tradować na cele charytatywne. Wiem, że wiele osób to krytykuje, tradujecie na cele charytatywne, promujecie hazard, nie o to chodzi, słuchajcie, co mamy zrobić, szkolenia dla ludzi. My się tam spotykamy, spotykają się traderzy na tradingu charytatywnym na FX Kawsach. Nikt nikogo nie pyta, gdzie gra. Mam to w dupie. Po prostu pokazujesz, że grasz na jakimś koncie i deklarujesz, że tyle miałeś na początku, a tyle na końcu. Jeśli ugrałeś, super. Przeznaczamy to na cele charytatywne. Nikt nikogo nie sprawdza i tak dalej. Ale mamy tak. Okazję macie ze mną potradować, spotkać się z wieloma innymi traderami, wymienić doświadczenia, przekonać się, że nie ma grali, wymienić też doświadczenia negatywne. One budują też mocno w nas poczucie tradera. Jeśli wiemy, że też my mamy problemy psychiczne z trzymaniem trade'ów, z odpowiednim zrozumieniem własnej psychiki, to jest budujące, tak? TOTS jest postrzegany jak grupa anonimowych alkoholików, grupa wsparcia. I tacy jesteśmy. I tak takie wartości próbuję wam przekazać, nie? Od czego zacząć w trading, jeśli mam konto na BitBay, zacząłem inwestować w Liska, uczę się od ciebie zaledwie od 4 miesięcy. Ode mnie się nie nauczysz niczego poza pewnym myśleniem na temat rynku. Ja cię nie nauczę schematów, ale nauczę cię pewnego myślenia, żeby się nie wpakować w problemy, nie? I uważam, że kluczowe, jeśli już chcecie iść w spekulacje, robić to na małej kasie. Jak nie wyjdzie na małej, to znaczy, że na dużej nie wyjdzie, nie? Chyba, że chcecie tak jak ja od razu wziąć wszystkie oszczędności, jak miałem 18 lat, jeszcze od rodziców pożyczyć i to wszystko wpierdolić po prostu w chemiskura, EUDA. Przecież była powódź w 97 roku, dobrze pamiętam, tak. No, popłynąłem na garbarni, na zakład elektrowni węglowych, masakra, nie? Przed waszym live'em na komputerze reklama TMS-u. A tak, bo wiesz co, bo włączyliśmy reklamę na YouTubie i tam wszystkie środki z reklam z YouTube'a idą na cele charytatywne, tak? Przez fundację. Też to wypłacamy. Czy AT nie wynika z ceny? A może AT jest tylko odzwierciedleniem ceny? Tak jak ta platońska jaskinia, o ten Wieczorek fajnie mówi, to jest gościu mądry, którego warto posłuchać. Chociaż szkoleniowiec, chociaż nie, chyba nie szkoli, nie? Wieczorek. Ale bardzo fajny filozof i może tak jak w tej
tej jaskini platońskiej, to wykres jest tym cieniem rzucanym na ścianę, nie? AT to już wiem, apprehension. Apprehension czym to jest? Też jest takim AT, nie? Możesz rozwinąć pojęcie karmienie kaczek. Sobie zobaczcie w takiej metodologii XIX-wiecznej. Karmienie kaczek to wtedy, kiedy przychodzą, no, wiesz, tamci ludzie żyli na wsi jednak, nie? W XIX wieku trochę bardziej, nie? Innymi kategoriami się posługiwali, więc jak idziesz na wieś i te kaczki przychodzą do ciebie i chcą, żebyś się karmił, no to zaczynasz się karmić. Co to oznacza na rynku? Jeśli następuje jakieś tąpnięcie i wszyscy chcą sprzedać, to co robi Livermore? Repozycje short, tu zaczął ich karmić. I ta różnica cen to był jego cash, nie? Czyli jeśli kaczki przychodzą, trzeba je karmić. Na czym to polega? No po prostu jedno wielkie tąpnięcie. Teraz było takie tąpnięcie, ale robię relacje. Do 15.30 będę miał czas, żeby wyjść z tych pozycji. I to wszystko. Czyli jeśli następuje krach, jeśli następuje panika, to są kaczki. Jeśli następuje euforia, to są kaczki. I to jest takie stare powiedzenie Wall Street XIX wieku. Pamiętajcie, że ci ludzie często byli ze wsi, żyli na wsi. Większość osób wtedy nie żyła w miastach. Jak kaczki przychodzą do ciebie, to je karmisz po prostu. Takie powiedzenie było ciekawe, nie? Wstąpiłem do AA, pijemy od 3 dni, nadal nikogo nie znam. Będzie się można spotkać za tydzień, w czwartek pohandlować. Niestety nie będzie mnie chyba w kraju. Rafał, czym jest spowodowane, że tak wielu dobrych spekulantów, inwestorów znika z tej OTS po jakim czasie? Ale kto znika? Kto? Wszystkich tych ludzi znam. W jaki sposób się otarli o tej OTS? Nikt nie wymaga tutaj od nikogo. Dzielimy się jakąś wiedzą. Ludzie przychodzą, odchodzą. To jest normalne. Czytają, udzielają się. Powiem ci też więcej, że wielu spekulantów nie chce pisać na tej OTS-ie takich pro, których znam, z prostego powodu. Ludzie zaczną hejtować ich sposoby, mnóstwo pytań. Przecież jak ja mam zrytą banię, kiedy muszę odpowiadać ludziom na te wszystkie pytania, nie? Jak się wpieniają, bo analiza techniczna nie działa, czy coś tam, nie? To jest tylko moje zdanie. No, możesz się ze mną nie zgadzać. Trudno, ja się z tobą nie zgadzam i mogę z tobą pójść na piwo i pogadać. Ale wielu ludzi spekulacje odbiera bardzo, bardzo osobiście, tak? Jeśli ja mówię, że coś nie działa, to tak naprawdę jesteś moim wrogiem i już się nie powinniśmy kumplować. A o to chodzi, że się ze sobą nie zgadzamy, wymieniamy się różnymi myślami, wymieniamy się sposobami. Nie musimy się z sobą zgadzać, tak? Mamy taki cytat z Voltaire'a. Będę bronił twojego prawa do posiadania własnego zdania, tak? I o to chodzi, nie? I o to właśnie chodzi. Ja lubię ludzi, którzy ze mną się nie zgadzają, ale chciałbym, żeby na końcu, żebyśmy rozmawiali o argumentach. I dochodzi do punktu, w którym mówimy, okej, jakaś metoda jest lepsza, to mi ją pokaż. Ja ci pokażę moją, możemy to skonfrontować, nie? A i nie postrzegajcie mnie przez pryzmat Forexa. To, że ja sobie jaja zrobiłem w 2015 roku i ze szkoleniowców i zrobiłem na Aliorze, na XTB kasę, to nie oznacza, że jestem forexowcem. Ja większość kasy zrobiłem na giełdzie, na prawdziwych rynkach, tam gdzie po drugiej stronie mam ten forex od brokerów CFD. Nie postrzegajcie mnie w ten sposób, bo dla mnie to jest zakład po prostu. Cena to wszystko, nie? Rafał, ty na kacu jesteś? No nie na kacu, ale w nocy trzymałem tą pozycję na DAX-ie, nie? Przecież cały czas ją trzymam, nie? Spałem parę godzin. I tyle, nie? Jakie są szanse na legalizację rynku Forex w Polsce? Wiecie co? Szczerze mówiąc, przykro mi wam powiedzieć, ale wali mnie to. Będziemy walczyć o to, żeby nadal można było spekulować w taki sposób. Ale rynek będzie zawsze. Czy to giełda papierów wartościowych, czy krypto, czy inne rzeczy. Więc jakby musicie oddzielić to, że jestem spekulantem i mówię wam jako spekulant, od tego, jaką sobie funkcję przyjąłem w tej OTS-ie. Czyli to, że będziemy bronić waszych interesów, naszych interesów jako spekulantów. To są dwie oddzielne moje role, nie? Czyli mogę na przykład nie lubić Patryka Krupińskiego, nie? Ale jeśli przyjdzie do tej OTS-u i powie, że taki broker go oszukał, to ja stanę za nim murem i będę walczył go tak jak o każdego z was. Nie ma dla mnie jakby z tym problemu. Nie mam jakiejś urazy osobistej do niego. Mówię tylko i wyłącznie swoje zdanie. A uważam, że faceci, dorośli, my faceci, o tak mogę powiedzieć, bo większość z was to 95% to faceci. Jak mamy coś do siebie, mówimy sobie to w twarz i potem tego już nie kontynuujemy, tak? Albo dajemy sobie po razie.
Tak zostałem wychowany. Strategia Erminera, którą promuje Piotr Głowacki. No, słuchajcie, no, mówicie cały czas o szkoleniowcach. Ja mogę pogadać na przykład o Szwajcarze, nie? Ja go szanuję, bo on nie szkoli, tak? Szanuję wielu traderów, którzy nie szkolą, ale nie chcę gadać o szkoleniowcach. Nie chcę. To nie jest dla mnie trader i spekulant. Ktoś, kto poszedł na ciemną stronę mocy, nie? O, znów Rafał się pomylił i powiedział prawdę, że duże pieniądze się robi na akcjach, a nie na Forex. Nie powiedziałem tak, ale powiedziałem, że największe kasy zrobiłem na akcjach. Wiecie czemu? Bo tam rynek i to, co mówiłem o byciu przy stoliku, tam mogłem poczuć się przy stoliku. Jest łatwiej, jest po prostu łatwiej. Na Forexie jestem częścią tej układanki, obserwuję grubasów, nie? Używam doświadczenia z rynku akcyjnego. To, co wam pokazuję, to jest użycie moich doświadczeń z rynku akcyjnego, nie? Rafał, wyjaśniłeś, co robić, a czego nie robić, co jest kategorycznym najczęstszym błędami. Największym kategorycznym błędem jest w ogóle zaczęcie spekulacji, nie? Rafał, strategia Erminera, którą promuje Piotr Głowacki, to jest drugie pytanie o to samo. Mówię wam, Piotr Głowacki jest szkoleniowcem. Ja nie postrzegam tych ludzi, nie wiem, w tych kategoriach. Ja wolałbym, żeby Piotr zarabiał na rynku, a nie na szkoleniach, nie? Na pierdoletach, nie? Od jakiej dźwigni zaczyna się hazard? Jaka dźwignia jest uznana za miarę rozsądną? I słuchajcie, tu jest cały problem naszej spekulacji. Dla mnie dźwignia jest jak amfetamina. Daje wam, wiecie, nie wiem, podczas II wojny światowej i Niemcy, i Amerykanie swoim pilotom dawali amfetaminę, czy kokę, już nie wiem, jakieś środki pobudzające, dzięki czemu mogli dłużej latać i być bardziej efektywni, nie? Wiadomo, jaki to ma wpływ. I tak samo jest z dźwignią. Dźwignia powoduje u was ekstazę, szybkie zyski, zarabianie pieniędzy, ale jednocześnie też jest bardzo zabójcza dla tradera, ponieważ grubas przesunie wam rynek 2%, a przy dźwigni 1, 100, 200% depozytu leci, nie? I was nie ma, a on to przeżyje, nie? Jak już ktoś tu pisał, miałeś pokazać parę trików. A, no racja. Jest na grupie, nie? Czy grasz długoterminowo? Tak, no pokazywałem wam trady na WIG20 z 1800 na 2,5, na spółka gram. Tylko widzicie, to też jest taki błąd postrzegania. Hahnemann o tym pisał, nie? Ile ja mam pisać o tym, że trzymam WIG20 z 1800 na 2,5? No ile razy? Codziennie mam wam o tym powtarzać, żebyście czuli, że gram długoterminowo? Ja o tym powiedziałem w grudniu i potem powiedziałem, kiedy wychodzę. Więc były dwie, trzy sytuacje, o których wspominaliśmy na ten temat. A jeśli codziennie rozgrywam jakieś setupy na day tradingu, no to wtedy jestem uważany za day tradera, nie? I to jest taki błąd, duży błąd myślenia, nie? Więc albo powinienem milczeć i powiedzieć, że tylko mam jeden WIG20 i go prowadzę przez 6 miesięcy i nie powinienem w ogóle pokazywać moich day tradingowych zagrań, a ja uważam siebie za wszechstronnego tradera i w długim terminie, chociaż najdłużej 2-3 lata trzymałem coś, no. I w krótkim, nie? Co byś robił, gdybyś nie mógł spekulować? No ja, jak wiecie, możecie sobie tam nie namierzyć. Przez pewien czas zajmowałem się restrukturyzacjami spółek, tworzyłem startupy, miałem swój software house, firmę od platform e-learningowych, tak? Możecie wyszukać moje głupie filmiki. Jestem programistą. Znaczy już nie jestem, bo zrezygnowałem z tego i z dwóch pasji, które miałem programowania, wybrałem spekulacje. Spekulacje, nie szkolenia, jeszcze raz. Czy mam teraz jakieś longi w krypto? Od 25 tysięcy zamknąłem na 39, nie? Czym się zajmujesz, jak nie tradujesz? No, to już moja tajemnica, nie? Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo widzę, że jest tego dużo, a ja tego nie ogarnę. Ja już po prostu jestem zmęczony, a chcę jeszcze o 15.30 rozegrać wyjście z tej pozycji. I widzę, że po prostu już testują rynek i zaczyna być więcej popytu tam. Jakby DAX jest nadreaktywny w stosunku do S&P. I myślę, że na FX Cavsach powiem na tej prezentacji więcej. Zrobię sobie prezentację. Obiecuję, Kuba, że zrobię prezentację. Podobno już zrobiłeś. No. Rafał, a rodzice byli bogaci? Nie. Ja pochodzę z takiej dosyć niezamożnej rodziny. Bardzo szybko zacząłem pracować od razu po szkole średniej. Także wiecie.
dlaczego zrezygnowali z programowania, a prowadziłem B2B firmę i trzeba było, no, pracownicy i klienci, nie? Pracodawca wcale nie jest tak komfortowej sytuacji, jeśli chcesz spełnić oczekiwania swojego klienta, czyli mu trzymać palec w tyłku, jak my to mówimy, i też pracowników. I między tym powinna być jakaś różnica, na której zarobisz. To nie jest proste, nie? Już mnie to po prostu zmęczyło, prowadzenie biznesu, programowania, zatrudnienie programistów, robienie projektów informatycznych, mocno, nie? Czy myślenie programistyczne pomaga ci w tradingu? Tak. Myślenie matematyczne i myślenie algorytmiczne, bo wtedy patrzę na te pewne układy z innej perspektywy. Szczególnie to, co robiłem w programowaniu fraktali, zbiorów np. Mandelbrota, bo kiedyś się tym bawiłem, liczb pierwszych. No i widzę, jak ludzie próbują to zrozumieć, a jednocześnie nie widzą, jaką to ma własność iteracyjną, nie? Więc jeśli rozumiesz matematykę, fizykę, jestem umysłem ścisłym, to no nie dasz się nabrać na pewne rzeczy, tak uważam, nie? Może też jestem w pewnym momencie spaczony na myślenie racjonalne, ale lubię to, co wam powiedziałem, tego Randiego, który ten zakład o $1 000 000 z paranormalnymi ludźmi zawarł i wygrał go, nie? I tak samo w tej chwili jakby. No. Jakie studia skończyłeś i czy było warto? Wiesz co, miałem wjazd na Polibudę, ale nie poszedłem, musiałem pracować, nie byłem zbyt bogatym człowiekiem. Moi rodzice nie byli. I w szkole bankowej się uczyłem, ale jak biznes mi zaczął iść, programistyczny, dużo kasy zarobiłem na tym, to zrezygnowałem. Stwierdziłem, skoro ten nie ma, jak mu tam, Gates, to ja mówię, po co mi to, nie? Zuckerberg też. W pewnym momencie, jak zaczyna ci coś wychodzić i widzisz, że to, czego się sam uczysz, jest bardziej warte niż to, co mógłbyś się nauczyć w szkole, to rezygnujesz z tego, nie? Miałem z tym jakieś kiedyś problemy, ale przeżyłem tam na uczelni parę lat, ale już potem się nie broniłem, olałem to totalnie. Za dużo kasy zarabiałem w normalnym biznesie, nie? W jakim wieku zarobiłeś pierwszy milion i w jakim wieku jesteś? No to jak jesteś facetem, to powiem, że 39, jak dziewczyną, że 29. A jak jesteś z Urzędu Skarbowego, to ci nie powiem, kiedy zrobiłem pierwszy milion. Ja po 5 latach się przedawnia. Po 5 latach się przedawnia? A, no dobra. Kiedyś powiem, nie? Na FX Kawsach czy będą nagrywane? No będą nagrywane, mam nadzieję, bo ja chcę to zawsze udostępniać, nie? 38. Poproszę następny webinar, jak wyglądać. O, to jest tajemnica. Ja uważam, że aspartam tak naukowo jest nieodkrytą witaminą. I bardzo dużo tego piję w Coli Zero, nie? Ile można wyciągnąć z miesiąc giełdy, mając depo 10K? No, niewiele, ale to zależy, jakie masz cojones i czy potrafisz to wszystko czytać, nie? Na kontraktach terminowych. Częsty błąd. Wiecie, co zrobiłem, jak miałem 18 lat? Sobie wziąłem kartkę papieru i mówię, będę zarabiał 1% dziennie. Nie byłem zachłanny, nie chciałem 5% dziennie zarabiać i sobie liczyłem. Pewnie każdy z was tak liczył. Jak sobie zrobię 1% dziennie w wieku 18 lat, to będę milionerem w wieku 20. Oj, będzie super. Samochody, laski i w ogóle. Nie? Żartuję oczywiście, ale takie myślenie jest wielu ludzi. Sobie rozpisują kartkę papieru i mówią, nie będę zachłanny, 1% mi starczy z giełdy dziennie. Nie? To jest takie głupie, nie? Mega. A te wzięło się z poziomów psychologicznych. Dla mnie to jest wróżenie z fusów. Pokaż na szybko i opowiedz, dlaczego wchodziłeś w S na DAX. A, obiecałem wam. Na grupie jest rozegranie tego przed faktem szkoleniowca, a nie po fakcie. Była duża spadkowa świeca D1. To nie jest analiza techniczna. Po prostu rysuję wam OHLC, nie? Na DAX-ie. Co się dzieje w takiej sytuacji? No, rano wszyscy się budzą i często następuje kontra. Kontra pod dystrybucję. I założyłem, że ta kontra pod dystrybucję jest fajną okazją do wejścia ceny, że tu jest po prostu drogo. Nieważne w jakim przedziale, w strefie czasowej między 10 a 15, bo często takie rzeczy się rozgrywają. Czyli rano euforia, jest cena, podciągamy, spuszczamy. Nie? I tak DAX-a rozegrałem. W tej strefie zacząłem sprzedawać, nie analizując, jaki to ma kontury, jaki ten wykres ma, tylko że po prostu w tej strefie jest drogo. A już pierwsza D1 była spadkowa, czyli było duże prawdopodobieństwo trendu w dół. No i S&P na szczytach,
pamiętajcie, że miesiąc wcześniej było wielkie walnięcie, więc strach powinien wystąpić, nie? No i kontynuacja. I potem było założenie, jak przybije dno, to będzie większa kontynuacja. I co ciekawe, dzisiaj rano zrobili ten sam numer, czyli podbicie. Czemu takie podbicia są? Zobaczcie, kiedy to nastąpiło. Nastąpiło to przed otwarciem DAX-a. To podbicie w nocy, kurs DAX-a był bardzo nisko, podbili to przed samym podbiciem, więc było to mocno zmanipulowane. Sam bym tak zrobił, gdybym na rynku był zapakowany w longi i chciał z nich uciekać. Było to sztuczne podbicie, pewnie tu się zapakowali opcjami bądź kontraktami, no i zwalili na nowe low. I teraz może być odebranie. I jakby cała rozgrywka, nic więcej, tam nie ma żadnej filozofii, nie? Myślenie i patrzenie na rynek, w jakiej jesteśmy sytuacji. Uważam, że rynek ma teraz tendencje spadkowe, każdy będzie szukał wzrostów i dobrze, niech szuka wzrostów. Mi się podobają spadki, bo są szybkie. W przypadku wzrostów są męczące, nie lubię grać na longach. Umiem grać, ale nie lubię, bo męczą strasznie. Spadki jak już, to są konkretne, jest walnięcie i jest ok, nie? Tylko 10% miesięcznie będzie minion. Wolisz brunetki czy blondynki? No, nie odpowiem na to, nie. Świeca to nie AT. No nie jest AT, to jest reprezentacja wykresu ceny, zmiany, tak? Livermore sobie rysował na kratkach papieru. Jak wykresów nie było, też sobie OHLC rysowali. Była taśma. Różne narzędzia, nie? Rafał, ale dzisiaj to trochę inaczej wygląda niż spekulacja 100 lat temu. W świecie, w którym grają algosy, one grają na jakiejś podstawie. No i widzisz, no algosy bazują na tym, że mają niższą prowizję od ciebie. Animatorzy mają niższą prowizję od ciebie i dzięki temu na zerowej prowizji mają przewagę nad tobą. Wystarczy, żeby miały przewagę statystyczną, nie? No. Ale spekulacja nie zmieniła się od 100 lat. Nadal chodzi o to samo, żeby odebrać od was, kiedy jesteście przestraszeni, i sprzedać, kiedy jesteście w euforii. To często dlatego kupujecie na szczytach, sprzedajecie w dołkach, bo już nie akceptujecie coraz niższych cen. A dźwignia powoduje, że no nie ma takiego depozytu, którego nie można zwalić. Jeśli ja na przykład gram na rynku 1-1, a wy dźwignią, to wiedząc to, że się lewarujecie, mam już nad wami przewagę, nie? Twoje zdanie, że AT jest do dupy, jest bez sensu, bo to rynek i cena pokazuje, jakie poziomy są respektowane, a to jest właśnie AT. I widzisz, ja w to nie wierzę. Równie dobrze mogę ci kroić zwierzęta i wywalać ich flaki, mówić, że respektują ten układ tych flaków, respektuje jakieś tam różne rzeczy. Ja w to nie wierzę po prostu, bo analiza techniczna jest wiarą, nie jest nauką, jest wiarą. Ty musiałbyś w to uwierzyć. Jeśli byłoby to matematycznie policzone i każdy, kto nauczyłby się tych metod, by zarabiał, zgodziłbym się z tobą, ale tak nie jest. Dlatego spekulacja jest rynkiem, jest grą konkurencyjną. Tyle. Ile lat, zaskończymy, nie? Ile lat, jak zacząłeś grać na giełdę? Ile lat, jak zacząłeś grać na giełdę? Mój nauczyciel od elektroniki, pan Szumichora, pokazał nam, jak mieliśmy 16-15 lat, bańkę w 93 roku, jak na Banku Śląskim robił, coś tam o giełdzie nam opowiedział. Sporo chłopaków się u nas w szkole średniej pod to podłapało. Ja zacząłem tak czytać o tych wszystkich rzeczach. Zaraz jak miałem 18 lat, w pierwszym debiucie IPO uczestniczyłem, kupiłem. To był chyba jedyne IPO, w którym uczestniczyłem. I potem próbowałem już spekulować. No z takim skutkiem, że szczyściłem pieniądze swoje i pożyczone od mojej mamy, od rodziców. I coś, co do tej pory żałuję tego i jest mi głupio z tego powodu. Moja mama już nie żyje, ale nie powiedziałam jej o tym, wiecie? Nie powiedziałam jej o tym, że straciłem na rynku. Oddałem tą kasę, ale nie powiedziałam, że straciłem na rynku, nie? No. A powinienem był wtedy się przyznać? Ten proces nauki trwałby krócej, nie? Mamy takiego chłopaka u nas, Marcina Lechowicza, gdzieś tam w tej OTS-ie. Ja na przykład mu zazdroszczę, bo on dzięki temu, że w tej OTS-ie gdzieś jest, skrócił sobie drogę o parę lat. On teraz po 2 latach wie to, co ja po 8, nie? Dlatego też mówię, musicie się przyznawać do porażek, nie? I jak straciłem te pierwsze pieniądze, się do tego nie potrafiłem przyznać. A straciłem na wydarzeniu takim, no jakim, powódź w Polsce była w 97 roku. Tam co Cimoszewicz powiedział, że ludzie są sami sobie winni, nie? I tam gdzie? W Rybniku? Zakład elektrod węglowych został zalany, garbarnia, potem na Chemiskórze trochę zarobiłem, straciłem, bo tam była spółdzielnia. Byłem takim małym spekulantem, który tam
właśnie próbował analizę techniczną w parkiecie czytać w tych małych wykresach. Tam podawali RSI, MACD, nie? I tak dalej. Załóżmy, że od 2 lat gram małymi kwotami, szukanie swojej metody. Metody nie znajdziesz, to już się dowiedziałeś ode mnie, tak uważam, ale może znaleźć jakąś swoją przewagę. O. Jeszcze jestem na minusie. Uważasz, że powinienem sobie jasno określić, że daję sobie jeszcze rok i jak nie zacznę zarabiać, dać sobie spokój? Ja na twoim miejscu bym poeksperymentował. Porzucaj sobie kostką. Zobacz, otworzą ci się oczy, jak ten rynek jest skonstruowany, a najlepiej zajmij się normalnym biznesem mimo wszystko. A to traktuj gdzieś tam pobocznie. Jak nie załapiesz, to stracisz pieniądze. 95% ludzi traci pieniądze. To jakbyś się mnie spytał, Rafał, od 2 lat gram w tenisa, chciałbym tam wygrać z Nadalem, nie? I zarobić kupę siana, nie? Czy to jest sens, czy nie? No to ja ci mówię, że albo wpakujesz się w to na głęboką wodę, albo wymyślisz jakiś sposób, że połączysz to z pracą. I nikt ci nie gwarantuje sukcesu, nie? Bo rynki się zmieniają. Rafał, to, że ktoś nie nauczył się AT, nie znaczy, że to nie działa. Z Lewandowskim też 1000 chłopaków ćwiczyło, ale nie byli tak dobrze jak on, to znaczy, że jego szkoleniowiec jest do dupy. Tak, dlatego o tym mówię, że AT nie przesądza o twoim sukcesie. Bez niego możesz równie dobrze funkcjonować, a nawet więcej, buduje ci pewne przekonania, których nie powinieneś mieć spekulacji. O wiele więcej ludzi zarobionych widziałem bez analizy technicznej, na order booku, na cenie, niż z analizą techniczną. To jest fakt, który sprawdziłem przez 3 lata. To mi dał TJS. W 2015 roku zaczęliśmy sobie spekulować razem z kumplami. Rozrosło się do 18 tysięcy ludzi. Poznałem na rynku w Polsce bardzo dużo spekulantów z różnymi metodami i mogę ze świętym przekonaniem, empirycznie to jest sprawdzone, że poznałem więcej osób, które zarobiły bazując na cenie, inwestowaniu i tak dalej, niż skupiając się na analizie technicznej. I to są proporcje jak 1 do 100. I to jest przerażające dla mnie, dlatego o tym mówię, nie? Dobra, widać, że Rafał jest niewyspany. No tak, jestem niewyspany, nie? Także gram od 96 roku, spekuluję. Z różnymi, na PL Biznes, WGPW też mnie parę osób kojarzy, jako tego wyszczekanego Rafał Z. Masakra wtedy, byłem tak wyszczekany jak wiele osób tutaj na grupie, nie rozumiałem tego. I pokora, nie? Pokora. Trzeba, pycha kroczy przed upadkiem, trzeba nabrać tej pokory. Byłem tak wyszczekany jak wielu takich młodzików u nas na grupie, dlatego też ich lubię i rozumiem, że swoje się tam nauczą, wyszczekają się, a potem rynek ich zweryfikuje i spenetruje ich kieszenie, nie? Lub coś jeszcze na przykład. No. Czy spekulujesz na cenie na rynku Forex? Ostatnie pytanie. No niestety nie da się inaczej tego robić, tam nie ma wolumenu, nie? I nie mówcie o Forex. Walutowy rynek, towarowy, indeksowy, CFD. No, w tym wypadku po prostu gramy z brokerem MM, nie? A, prezesa z YouTube? Tak, pozdrawiam blog prezesa. Uważam, że bardzo fajne myślenie ma. Oglądałem wiele jego odcinków o Bitcoinie. Też widzę, że tam go ludzie różnie hejtują za to, że coś nie trafia. Ludzie, to jest rynek. Ja nie trafiam, Buffett nie trafiał, wiele ludzi nie trafiało. Nie o to chodzi. Wy oczekujecie, że ja jako bokser wyjdę na ring i każdy mój cios położy przeciwnika. Nie, mój cios zejdzie, ja dostanę w mordę. Liczy się potem efekt końcowy, czy wyjdziesz wygrany i odejdziesz od stołu z kasą, czy nie. Ale wyjdziesz na pewno poobijany. To wam gwarantuję, że po spekulacji wyjdziecie poobijani. Widzicie, jak bokserzy wyglądają po 20-letniej karierze, nie? Albo głos im się zacina, albo mają problemy z mówieniem, z twarzą, nie wiem, uszy tych gościu od MMA, jak wyglądają jak kalafiory. Nie wyjdziesz normalny po spekulacji, nie wyjdziesz normalny. Ma to wpływ na twoją psychikę, kontakty z bliskimi. Zobaczcie na Krilla, on wygląda jak trup, nie? On wygląda dziwnie. On sam mówi, że wielu spekulantów na przykład, jeśli mówimy o psychice, musicie dobierać sobie odpowiedni sposób partnerki. To jest dziwne, ale tak. Jak nie macie dobrze zbudowanej bezpieczeństwa w związku, takiego bezpieczeństwa, spokoju, to te emocje wami targają, a to nie jest dobre, no bo spekulant to jest osoba, spokojnie, rynek leci góra-dół, a ja podejmuję decyzję. Jak jeszcze masz jakieś w domu perturbacje, kłócisz się, masz emocjonalny związek, nie uda ci się przez to przejść. Musisz być szczęśliwym człowiekiem, żeby w ogóle do tego podejść.
Jak będziesz na rynku, a będziesz myślał o tym, co się w domu dzieje, no way, nie da rady, nie? A Blog Prezesa polecam, bardzo dobry kanał, nie? I widzę, że prezes ma, chociaż nie poznałem go, mam nadzieję, że wpadnie kiedyś na TJS-a, coś też odpowie od siebie, pokaże twarz, nie wiem, nie widziałam go jeszcze nigdy. Widziałeś go, Kuba? Nie. Nawet w masce. Widzę, że ma te same problemy z widownią, co TJS. Brak zrozumienia, że spekulacja nie jest matematyką, nie jest zero-jedynkową. Zawsze się znajdziecie do czegoś, do czego się przyczepicie. Ja mam fatalne trady czasami, mam rzeczy, które nie wychodzą po prostu, to jest norma. Będziecie się czepiać boksera, który wyjdzie do ringu i dostanie w pieprz? No nie, to jest jedna z jego walk przegranych, że wyjdzie poobijany. Gwarantuję wam, że w spekulacji będziecie też poobijani i to mocno, nie? Rynek was poobija. Dobra, ostatnie pytanie, tak? Czy próbowałeś kiedyś tradingu na Betfair? Daj spokój, mówimy o spekulacji i tradingu. No i tyle. Chciałem wam powiedzieć. Rzucajcie jakieś pytania na tym, pod YouTube'em. Pamiętajcie też jedno, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie odbierajcie od tego, że ja mówię, że tak jest. Nie, to jest tylko moje zdanie. Moje patrzenie na spekulacje. Dlatego nazwałem to według Rafała Zaorskiego, że ktoś nie mówił, że Zaorski twierdzi, że to nie działa, tamto nie działa. Nie, to jest moje zdanie. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja szanuję wasze zdanie. Mogę się z nim nie zgadzać. Wyszanujcie moje. Mogę się z nim nie zgadzać. Na końcu ten, kto wyjdzie z kasą z tego rynku, tak będzie. Zobaczmy w ogóle, jak pozycje są. Ostatnie. Mamy 1 900 000 w tej chwili. Czekam na 15:30. Tutaj macie po drugiej stronie S&P 500. Zobaczcie, że oni nie spadli na swoje minima z nocy, a DAX mimo wszystko zareagował i zdystrybuował, nie? Liczę na to, że będzie jeszcze panika przed 15:30, bo ja bym uciekał, nie? Więc mam jeszcze godzinę czasu na rozegranie. Być może nagram live'a z zamykania, żeby to udokumentować. No i w tej chwili przy 1 900 000, ile? 100 tysięcy prawie byśmy wydali na cele charytatywne. Dlaczego to robię? Dlatego, żeby tych wszystkich gości od szkoleń, żeby pokazali też, że mogą się podzielić, jeśli rzeczywiście zarabiają. Jak wiemy, większość szkoleniowców zarabia tylko i wyłącznie na szkoleniach, nie? Są wyjątki wśród szkoleniowców, nie będę generalizował. Są ludzie, którzy są wypaleni zawodowo przez trading. Są, poznałem takich i po prostu przekazują swoją wiedzę. Rozumiem to, nie? Też. Ale mam na ten temat swoje zdanie. O, zaraz będzie atak na low i tu się wszystko okaże. Puszczę live'a na Facebooku, jak będę to zamykał. Jest szansa, że dzisiaj będzie duża panika na 2-3%, więc jeszcze będzie można zrobić 2-3 miliony, ale się nie nastawiam. To już jest dobry wynik. Jak zobaczę karmienie kaczek, czyli walnięcie w dół, czy to będzie 2-3 miliony na zysku, zamykam pozycję, robimy nową ankietę, przekażemy na cele charytatywne i myślę, że nakręcimy nową rywalizację wśród traderów. Kto z zarobionych zysków przekaże jak najwięcej? I tyle. I zobaczymy, co na to ci wszyscy ściemniacze od szkoleń i tak dalej. Jak w końcu ludzie od tradingu się wzięli za wizerunek tradingu w Polsce, a nie tych wszystkich cieniasów i ludzi, bajkopisarzy, opowiadaczy, fraktalot traderów i innych ludzi, którzy nie wiedzą, co mówią, nie? I tyle w temacie, nie? Także no kończymy. Mam nadzieję, że przepraszam za taką formę prezentacji, ale nie przygotowałem nic. Miałem przygotować, po raz kolejny obiecałem nic. Po prostu podzieliłem się swoimi przemyśleniami. Nie musicie się z tym zgadzać, ale swoich argumentów będę bronił, tak? I tyle. I już mnie zmęczyło to. 2 godziny nagrywamy? Dobra, koniec. Trzymajcie się i świetna czołówka wchodzi teraz. Pójdź ją kilka razy.